gościem jest dziewięciokrotny mistrz Polski, aktualny brązowy medalista mistrzostw świata w koszykówce 3x3, reprezentant Polski 5x5, 3x3, głównie związany z Trójmiastem, a od 6 lat z Zieloną Górą, człowiek pająk z Elbląga, Przemysław Zamojski. Siemanko. Witam serdecznie. Powiedz mi, czemu pająk? Długie kończyny przede wszystkim i od tego się zaczęło, nie? Zawsze byłem taki wysoki, miałem długie nogi, długie ręce i stąd ksywka pająk. I rozciągnięty też, bo szpagat jeszcze machniesz, nie? No do tego doszło, wiadomo, karate uprawiałem za tych młodzieńczych lat i no i tak zostało, nie? Szpagat myślę, że teraz po takim dłuższym stretchingu to może i bym dokręcił. Ale to jak Jean-Claude, wiesz, na krzesłach, fik, czy nie? Nie, no teraz nie, bardziej ten taki babski, nie? Babski, no dobra. Słuchaj, no 3x3 wielki sukces, trzecie miejsce na świecie. I zanim przejdziemy do tego sukcesu, skąd pomysł, żeby wakacje pójść ostro w streetball? Wiesz co, to już tak się narodziło troszeczkę wcześniej. W zeszłe wakacje jeszcze, wcześniejsze, dostałem sygnały jakby od chłopaków z Energii 3x3 Gdańsk, że chcieliby, żebym zagrał z nimi jakiś turniej, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Taki turniej rozegrałem w Toruniu, wygraliśmy wtedy tego Questa, no i spodobało mi się, bo to był taki powrót do korzeni i się po prostu zajarałem jakby od nowa, nie, tą gierką. No dobra, ale żeby zagrać w reprezentacji kraju, trzeba rozegrać jakąś ilość spotkań. Jak to wygląda? Jakie są zasady na to wszystko? Wiesz co, zasad nie ma właściwie, no powoływani są po prostu zawodnicy i jak się nadajesz do takiej jakby formy gry 3x3 na ulicy, to po prostu jesteś brany pod uwagę. No bo też są te rankingi chyba, tak? Każdy ma swój ranking. Weź przybliż nam to kibicom, jak to wygląda. To jest ranking FIBA i zależnie od rangi turnieju są przyznawane punkty. Są takie turnieje jak Questy, są takie zazwyczaj w kraju toczone różne turnieje, które zazwyczaj przyjeżdżają drużyny z danego kraju, ale są też, tak jak byliśmy w tym roku właśnie na Questie z Estonii, niektóre federacje pozwalają po prostu na drużyny z zagranicy, żeby przyjeżdżały i grały. Są później satelity, tak jak miała miejsce w tym roku pierwsza satelita, którą rozegraliśmy w Warszawie, którą udało nam się właśnie wygrać z Energią 3x3 Gdańsk. I to już jest taki wyższej rangi turniej, gdzie naprawdę fajnie to było zorganizowane w Warszawie i można było już się pobić z tymi drużynami, które przyjeżdżały z innych krajów. No a powiedz mi, jak na przykład przychodzisz na taki turniej, chłopaki widać napinają się na ciebie na 100%, nie? No jasne było od razu rywalizacja. Przede wszystkim trzeba podkreślić to, że to jest troszkę mocniejsza koszykówka, więcej kontaktu się pozwala i te faule nie są odgwizdywane tak jak w normalnej. Czyli dirty można być. Tak? Dirty players na pewno mają tam życie, także no ja lubię zawsze, lubiłem taką grę, przepychanie się, walkę na boisku, także no, to jest naprawdę super formuła. A w gadki się tam, w jakiś trash talking się wciągasz, czy niekoniecznie? Jest, no wiadomo, że ulica cechuje się tym, że ci zawodnicy, którzy gdzieś tam też się nie łapią na te ligowe rozgrywki w grze takiej 5x5, albo to są też zawodnicy, którzy po prostu całe życie stricte podporządkowali swoje jakby koszykarskie ambicje ulicy i tam po prostu nie ma zasad, nie ma przyjeżdża reguły. Przemek Zamojski, każdy chce no się pokazać, normalne, a ty możesz high kicka komuś wysadzić, high kick to już taka jest ostateczność. Słuchaj, trenerem jest Piotrek Rękiel. Powiedz mi, jak takie treningi wyglądają? Już pytam o kadrę Polski, nie? No jak zgrupowania, treningi. To już też jest właśnie zupełnie inna formuła, jakby inny w ogóle klimat trenowania. Na treningach mamy normalnie odpalony głośnik z muzyką, tak jak jest, powiedzmy, warunki meczowe. Podczas meczów też normalnie gra muzyka, także możemy się bardziej nakręcić właśnie do tej rywalizacji. Nie? A no, ale treningi są na dworze, czy...? Jeżeli pozwala na to pogoda, trenujemy na dworze. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to przenosimy się na halę. No wiadomo, że tych właśnie obiektów jeszcze takich stricte typowo pod 3x3, gdzie te podłoże jest takie same jak na tych turniejach,
turniejach rozgrywanych za granicą. Jeszcze nie ma takich boik za dużo w Polsce. No i czekamy, aż ta dyscyplina się rozwinie i właśnie takie boiska będą powstawały. Ja przypuszczam, że będzie pewnie taki pomysł, żeby ligę stworzyć w Polsce, pewnie taką zawodową, no, nie? Taka liga już się stworzyła w Gdańsku. Już, tak? Okay. Tak, także od tego sezonu regularnie chłopaki będą mogli grać. To jest świeży, dosyć bardzo świeży temat, więc jeszcze tam jakieś szczegóły wiem, że chłopaki dopracowują, ale już naturalnie ma to wszystko śmigać w tym sezonie. Okay. Ma być to właśnie pod egidą FIBY i ci zawodnicy, którzy będą grali tam, normalnie będą otrzymywali te punkty FIBA, jakby występowali w tych turniejach. No dobra, ale jak to się ma? Oni będą grać cały rok, czy tylko dopiero jak się sezon zaczyna? Bo właśnie jak to wygląda w teorii w Polsce na przykład? Wiesz co, no tak to wygląda. Myślę, że będą grali ten cały rok. To już na hali muszą dusić. Tak, muszą grać te rozgrywki, wiadomo, w tym okresie zimowym w zadaszonych obiektach i myślę, że to też jest takie świeże, że ciężko mi jakby sprecyzować, jak to dokładnie będzie wyglądało w tym sezonie. Na pewno wiesz więcej niż ja. Dobra, a propos tych treningów, bo piłka to jest szóstka, tak? Rozmiar... Tak, piłka jest jeden rozmiar mniejszy niż normalna. Jest różnica dla ciebie? Różnica była może na początku, wiadomo, ten chwyt się trochę różni, ta piłka jest mniejsza i trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, ale waga jest ta sama, także nie ma to jakiegoś tam większego wpływu, gdy trochę potrenujesz. No to dobra, to Mistrzostwa Świata, powiedz, zdobyliście ten brązowy medal, opowiedz o tej historii w Amsterdamie, tak jak z twojej perspektywy to wyglądało. No mega klimat, bo to praktycznie było 2 tygodnie po tym, jak dołączyłem do tej drużyny reprezentacji. Jeszcze wcześniej mieliśmy okazję pojechać na 2 turnieje po tym długim sezonie w VTB i w tych wyjazdach do Rosji tak się złożyło, że pierwszy wyjazd na jeszcze wyższej rangi, o tym nie wspomniałem, turnieju jakby Challengerze. Pojechaliśmy do Moskwy, także pierwszy wyjazd od razu po sezonie z powrotem do Rosji. Ale fajnie, bo było troszeczkę więcej właśnie czasu, żeby zobaczyć, jak wygląda Moskwa i jak to jest w ogóle skonstruowane w tych turniejach wyższej rangi. I naprawdę organizacyjnie to wygląda wszystko super. Hotele, zapewnione jedzenie dla zawodników, także... No i wiadomo, nagrody już za te pierwsze 4 miejsca całkiem niezłe, także... No powiedz jakie. To jest oficjalne, to są oficjalne kwoty, więc tutaj nie ma co ukrywać. Na turniejach rangi Challenger to jest $15,000 na drużynę za zdobycie pierwszego miejsca. Później jest chyba 10 za drugie, 7,5 za trzecie i 5 albo 2,5 za czwarte. Także. A stawki są podwojone już na tym turnieju najwyższej rangi, czyli na World Tourach, na tak zwanych Mastersach, więc tam już jest $30,000 dla drużyny, która zdobędzie pierwsze miejsce i adekwatnie pierwszych 8 miejsc jest premiowanych nagrodą finansową. No super, no ale powiedz mi, te mecze w grupie, jak wyglądały z twojej perspektywy? Było łatwo, ciężko, czego się spodziewałeś w sumie? Wiesz co, no wiedziałem, że mamy potencjał z tą drużyną, żeby zajść naprawdę daleko. Nie wiedziałem. Ale wymień chłopaków, żeby dla kibiców. No wiadomo, no ja występowałem w drużynie z Michaelem Hicksem, z Marcinem Sroką i z Pawłem Pawłowskim. Naszym trenerem był Piotr Rękiel, fizjoterapeutą, healer, tak zwany Hili Vanilli. Hili Vanilli? Hili Vanilli, pozdrawiam serdecznie. Tak, tejpuje Costilli. Akurat nikt się nie tejpował drużynie, także to miał rozum. Trochę mniej, nie? Ci kolana smarował tylko. Tak. No i dobra, no i mówisz, że potencjał był, grali tam jacyś zawodnicy, co wiedziałeś, że w ligach gdzieś grają zawodowo? Tak, było. Na Mistrzostwach Świata, Na Mistrzostwach Świata, no w półfinale, jak się spotkaliśmy z reprezentacją USA, no tam był Robbie Hummel, który miał w przeszłości występował w NBA, także tam sobie też nieźle radził. No widzisz. John Barry, syn słynnego Barego. Duże Barry i zaatakował nam chyba nas 4 trójaki w tym półfinale, więc no, nie było za fajnie akurat dla nas, także tam trochę nas zmietli w tym półfinale. Ale sorry, że ci przerwam, czuliście się, rzeczywiście tak teraz patrzysz, słabsi byliście na tamten moment? Wiesz co, to są też takie spotkania, to jest tylko 10 minut, to więc prawda. Tak naprawdę jak ci piłka usiądzie i
oni oddali 11 rzutów, z tego 9 trafili za 3, więc no to co zrobisz? Ciężko zrobić coś, jak z 21 punktów 18 rzucasz z samych trójek i to na 90% skuteczności, no więc po prostu nie mogliśmy niczym odpowiedzieć. No właśnie, bo fajnie, bo teraz jesteśmy na półfinale, przejdziemy do tego meczu o trzecie miejsce, ale zasady gry jakbyś kibicom przybliżył, bo to jest dosyć szybka koszykówka. Dosyć szybka koszykówka, gra się 10 minut do 21 punktów. Po celnym koszu rozpoczynasz piłką, wychodzisz z piłką po prostu strumny i masz na tą akcję do skonstruowania 12 sekund, więc to jest naprawdę mało czasu. I tyle, możesz popełnić 6 przewinień, 7 przewinienie, później już jest karane dwoma osobistymi. 9 i kolejne przewinienie to są już dwa rzuty osobiste i posiadanie dla drużyny. I co jest ciekawe, bo można bronić od razu po straconym koszu, tak? To jest właśnie taka fajna opcja, że jak zawodnik jest w tym, wiadomo, jeżeli jest kółko w tym, którym może się postawić jakby na, jak już nie może stać na ofensa i jak tylko z tego kółka się wydostaniesz, to już zawodnik może cię naciskać, zanim wyjdziesz za linię 3 punktów, także no już się walka zaczyna spod samego kosza. Dobra, no i jest ten mecz o brązowy medal. Graliście z reprezentacją Serbii, tak? Tak. No i jak to tak wyglądało? Bo oni gdzieś generalnie chyba wyżej w rankingu chyba od was, nie? No, numer jeden drużyna praktycznie na świecie, także no, wiedzieliśmy, jakie to jest spotkanie. Gdzieś tam chłopaki też mieli z tyłu głowy Mistrzostwa Świata z poprzedniego roku, gdzie właśnie w półfinale oni ich wyeliminowali, Majstorowicz rzucił w ostatniej sekundzie szaloną dwójkę o deskę. Aimo bratę tam dostał piłkę i w tapczan zapalił dwójaka, także chłopaki na pewno byli rozczarowani, okay, bo byli praktycznie o krok od finału, jeszcze wtedy grali z Szymonem Rduchem, także no fajnie, że wzięliśmy rewanż na nich i udało się zdobyć ten brązowy medal, bo to naprawdę no, świetna sprawa była. By co by nie mówić, to jest wielki sukces. No, Michael też trafił szaloną trójkę, to tam wszyscy wiedzą, każdy swoje zrobił. Natomiast chciałbym cię zapytać o Michaela Hicksa, no bo wiadomo, że on chce być królem polowania. Gdzieś tą piłę cały czas trzyma. Jak ci się z nim gra? Bardzo dobrze. Ja Michaela znam praktycznie już, no, nie wiem, 12-13 lat, także znamy się szmat czasu i to też nie jest tak, że my graliśmy pierwszy raz ze sobą. Jeszcze jak jeździłem, tutaj właśnie chciałbym też serdecznie pozdrowić ekipę z Iławy, która organizuje tam chyba od 15 czy 16 lat już turniej taki Broken Ball. Tam na jednym Broken Ballu miałem okazję też grać z Michaelem w drużynie. Kilka razy na baskecie nocą też byliśmy razem w drużynie. Okay. Więc jakby nasza znajomość z tych parkietów ulicznych już była dużo wcześniej zbudowana. Ale na pewno no, nie jest to łatwy typ gracza, z którym się można gdzieś tam w jednej drużynie funkcjonować. Ale każdy z nas wie, do czego Michael jest zdolny i jaką ma przewagę nad innymi zawodnikami, że potrafi pociągnąć zespół. To jest prawda. I wtedy wiesz, że jak Michael ma piłę, to zazwyczaj no, lutujesz na zbiorę. To jest prawda, bo jak z nim w Polfarmie grałem, to jak czwarta kwarta, to on był po prostu idealny do tego. Także on ma, no, taki ma dar, talent, to też jest gen takiego killera trochę, nie? No instynkt zabójcy, no i tego potrzeba. No, w tych 10 minutach musisz mieć przynajmniej dwóch takich zawodników, którzy zawsze wezmą gdzieś tam odpowiedzialność na swoje barki, ale ty też wtedy wiesz, jak masz się zachować. My też, to nie jest tak wszystko po łebkach robione, że dajemy mu piłkę i nikt nie wie, jak się zachować. Jeden wie, że musi zrobić jakiś tam spacing, drugi ścina za plecy, okay, trzeci idzie na zbiórę. Czyli także coś tam cały czas się dzieje. Tak. Czy zagrywki macie jakiekolwiek? Mamy zagrywki, mamy kilka zagrywek. Wiadomo, że tych zagrywek też nie jest tak dużo, bo one nie są tak potrzebne. Mamy kilka takich zagrywek specjalnych, gdzie zazwyczaj nam się uda zdobyć łatwe punkty na początku spotkania, czy po jakimś time-aucie, gdzie chcemy zaskoczyć rywala. To mamy takie zagrywki specjalne i takie, które gramy po prostu standardowo w każdym spotkaniu. No dobra, Mistrzostwa Europy. To było ile? 2 tygodnie, miesiąc później? Tak, no końcówka sierpnia, początek września. Także. Raczej chyba po tym sukcesie rozczarowanie chyba można powiedzieć. Czy no, jak ty jak no, swoje... Piąte miejsce, także... I tak i nie, no wiadomo, że z trzeciego na piąte... Bardzo, to znaczy... bardzo mało zabrakło, bo przegraliśmy jednym punktem z reprezentacją Hiszpanią i ten mecz ćwierćfinałowy i szkoda, bo cały mecz wygrywaliśmy. Mieliśmy jakby pod kontrolą całe spotkanie i no, nie wyszła nam końcówka,
A myślę, że jakbyśmy przeszli Hiszpanów, tam później byśmy trafili chyba na Francuzów w półfinale, to już naprawdę moglibyśmy zajść do samego końca. Nie udało się, no ale taki jest sport właśnie, taka jest ta koszykówka uliczna, że nie zawsze ten lepszy wygra i właśnie. czasami zależy, jaki masz dzień. Dobra, no i teraz jest cel olimpiada, chyba dobrze sobie tutaj research zrobiłem. Co trzeba zrobić, żebyście pojechali na igrzyska do Tokio? No jest w marcu turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się w Indiach, także tam wystartuje 20 najlepszych ekip i 3 zostaną premiowane tym awansem na igrzyska olimpijskie, bo przypomnę, że w igrzyskach olimpijskich w Tokio wystąpi tylko 8 drużyn z całego świata w zawodach 3x3, więc to już będzie taki top topów. Tam już nie będzie przypadkowych drużyn, po prostu najlepsza 8 na świecie. To coś pięknego będzie. No i teraz pytanie bardzo ważne. Czy klub cię puści na to? Jesteś dogadany? Pracujemy cały czas nad tym. Mamy swoje jakieś tam założenia, jak to zrobić, żeby to zafunkcjonowało i mam nadzieję, że dopniemy wszystko tak, żeby można nie było powinni wystąpić. Ci. Panie Januszu, nie róbcie Zamojowi problemu, bo to w teorii, jakbyście awansowali, to ile by cię nie było? 2 tygodnie w Indiach byś, szpagata byś robił. Wydaje mi się, że sam turniej będzie trwał tam z 2-3 dni, no wiadomo, plus jakieś przygotowania kolejne 3-4 dni wcześniej, więc to by była kwestia powiedzmy 7 do 10 dni maksymalnie. A właśnie, bo słyszałem, doszło do mnie od mojego świadka Mroka, którego znasz zresztą, gra ze Srocim w Prudniku i powiedział Sroci, że jest opcja, że będą mecze przekładać też gdzieś tam w sezonie. Nie wiem, czy się wychyliłem trochę, czy nie, ale gdzieś tam mogą być jakieś... Srocilla rzucił taki temat, żeby po prostu, żebyście pojechali, to mogą gdzieś tam kolejki pozmieniać, nie? To akurat nie wiem, Srocilla może wie trochę... Srocilla, co ty opowiadasz, bliżej jaka plota? Może Srocilla wie akurat trochę więcej ode mnie, ale nic mi naprawdę o tym nie wiadomo. Powiedz mi, już ostatnie pytanie a propos 3x3, czy jakby... Niezależnie od wyniku tych kwalifikacji, planujesz dalej kontynuować to 3x3? Tak, planuję dalej. Tak naprawdę dopiero zacząłem tą przygodę z koszykówką 3x3 i to był mój pierwszy sezon. Dopiero zakończyłem sezon rookiego, więc swoje obowiązki już też spełniłem w drużynie. Były, tak? No były, także jestem zwolniony z tego. I spokojnie. Kurde, ja też bym może spróbował na boiler i na puchaczek. No, zapraszamy na lowpuściku, zawsze tam miejsce się można znajdzie. Można się wdusić, nie? Tak. No dobra, słuchaj, tutaj taka niespodzianka teraz. Poczekaj chwilę. Weź mi tu włącz, panie Adamie. Panie Adamie, poprosimy ten. Włączyć mi tu moje rzeczy. Patrz to, co się dzieje. O proszę. Pyk, i co jest? 101 będzie słuchaj, jakieś czy normalnie? Bo to jest takie mecz? Hasło u nas. Ja Jordan, ty pizda, nie? I tylko Panathinaikos się włączył. Patrzcie, to jest Zamoj, nie? Patrzcie, jak go zrobi. Jest ja Jordan, ty pizda i tak sobie wymyśliłem, żebyśmy razem we dwójkę pyknęli sobie 4/4 po minutkę ten. Czy my Jordan, czy my pizda jesteśmy, to nie? Zapraszam serdecznie, no. Tak. Chyba się, panie Adamie, chyba się nagrywa. Jak nie, to pan musisz zooma zrobić później i pokazać. Co ja sobie tu napisałem? A twoje ulubione gierki, jakie masz teraz? Wiesz co, no obecnie pykam w Assassina. To jest zawsze taka gierka, którą dostawałem od żony na urodziny. I chyba wszystkie edycje przegrałem. Także siedzę teraz w Grecji. Tam. W Grecji, a teraz Indie zaraz powinieneś mieć wersję. Tak, po wyspach sobie latam i... No i to jest taka gierka, wiadomo, z chłopakami, no to FIFA i NBA, to myślę, że to są dwie takie gierki, które zawsze, od zawsze pykam, plus UFC, to kiedyś katowałem strasznie, że ona mnie tam przeklinała na chacie, żebym się już rozłączał, nie? Słuchajcie, muszę się do piątki wcisnąć, bo mnie tu, kurde, wiesz, ja byłem ogórkiem tam w Eurolidze, ale dałem cię na trójkę, może być. Zobacz. Ty, ale Wilczura mamy, postawi nam zasłonkę i co, Arona bierzemy? Czy Srocillę chcesz na czwórkę? Kogo chcesz? Srocilla czy Aaron, kurde? Nie, no daj Arona tutaj, nie? Jak pójdziemy tam, wiesz, jak mam tutaj coś... Patrz, co się dzieje. A my będziemy w jednej drużynie, tak? Tak, dusimy w jednej. No to pięknie, ale Srocillę tam zaraz puścimy, nie? A po minutach, nie, jedziemy tak. Na brutal. Patrzcie, jaka gierka. 2K15, byliśmy, nie? Fajne czasy. Kosz i łysy jeszcze, i brody to już to zaraz tak jak będzie, nie? Wszystko się zgadza. Po hiszpańsku. Tripla!
biegnie od razu do kornera. Bordelande. Jordan! Zobacz, już tam Chassie w obronie. Nie dał rady. Czekaj, bo Jordan, daj go. Look, Aimo, hak. Aimo, wyjazd. Tam lecimy, wyprowadzę tam. To malo. No nie wiem, to ma piłę ten syn. A to ja. Ładuj, synek. Nie, to nie to ja. To nie ja, panie. Dawaj tutaj, zobacz, o kosi ściola, ty nie podajesz. Dobra, na mordę. Czekaj, bo tutaj się... Ty jesteś chyba podświetlony. To się dziwnie zmienia ta... To jest fakt. No już masz swoją odpowiedź, nie? Ale musisz podświetlić swojego ziomeczka. Tu. Jesteś? Jest Beastie wyprowadza, no. Zamik zleci. Idziesz, Zamik zleci. Jadę tam na pakę. A brawo, Zamik, brawo. 2-2. Na lewą rączkę. Ajmo. I dobro, 2-2, mamy to. I pięknie, nie? Ale faktem jest, tutaj w FIFA to jak podasz, to podajesz do kolegi, a tutaj czasami jest tak, że podajesz do siebie. Nie wiem, czemu tak zrobi. Może nam internauci wytłumaczą, czemu tak jest. O, ci lidery są, zobacz. Wiesz co, można tam się w trakcie zmienić, ale to ciężka konfiguracja. Tutaj, jak właśnie trzeba robić, nie? Jak we dwóch grasz w jednej drużynie, to jest ciężko, nie? Kurwa, się podjerałem, aż mi ciśnienie je było. Czekaj. Kosi, wyjdź do piłki. No teraz Czekaj, bo Jordana muszę przyjść. Steruje. Gdzie jesteś? Tutaj jestem, Kosim sobie biegam. Do Kosiego? Ajmo, Kosi, pyk. Podaj mnie. Rzuć im trójku. Pyk. Smarujemy. To! No czarno! Asystencja, można? Można zagrać. Ako i grają, ale patrz, jaki jestem fizyka, tak to na bębnie latam. Toni. Uff. Oj, tam Zamik się zagapił. Pająk pająka dodusił. On też miał chyba ksywę pająk, co? Tego akurat nie wiem. Gdzie jest Zamiks? Zamiks. Rzuci trójku. To nie ja, wiesz co, ja tu jestem. Gdzie ty jesteś? Tu Kosim znowu jest. Zawołamy tego. Kosi się pod... A tu nie... O, Ajmo, Kosi się postawia ci za slamu. O, smaruj to. To znowu ty, tobą rzucę. A! Nie. Uff. No dobra, jest pięknie. Prowadzenie swoją drogą, wiesz, mam wrażenie, że trochę klub mógł bardziej wykorzystać tą gierkę, nie? Wtedy. Właściwie jakoś to się tak było bez echa, nie? A to była chyba nawet pierwsza edycja, gdzie zgłosili te drużyny z Euroligi, nie? To wydaje mi się, że to prawda, w tej 2K15 było po raz pierwszy. Jeden za jeden. A gdzie jest ten? Highlights są. Będzie coś? Aj, kurwa, czarno. Strefa. Dobra, sprint. A tu? Dobra, znowu ci liderki są. Chyba... weź się od razu podświetl. Dobra, czyli ty będziesz trójką. No. Ty si czerwony. O, jest. Ty znowu Kosim jest. Nie, jest Zamik. Ajde, tam ale macie. Wilczur, patrz. Ja Jordan, ty pizda mu zrobił. Long. I kto? Aaron, bracie. Trzeba Srocille wpuścić. No, czekaj, stop, Srocille wpuścimy. Ajmo, Aaron. Ty si grał poważną koszykówkę. Baja. Dobra, lecisz, ja ci zasłonę, walę na pipenie i ładuj od razu. Chciana z blokeo. Ale od zasłony! Ole go zgubi. Idę na... Asymmetros. Czekaj, bo na razie my pizda, nie Jordan. No nie mów, że dla bombę taką nam syknął. Oj, trzeba teraz trafić, ważny punkt. Ajmo, Zibo. Ja jestem, idę z zasłonką, aj. Ładuj. Ty si mój gość. Nie ma prądu. Nie ma. Gościu, nie ma prądu już. A, mu zabierzemy. Ajmo, defense, Hanas, play defense. Ole mi zrobił. Nie ma to. A, harp! Dobra, może wyciągniemy. Zbireczka na Krzysia. Los Bulls. Ale dobre, tego się nie spodziewałem. A, to o to mi chodziło, że sobie pykniemy, widziałeś?
To 5 lat temu było. Jest, no, jest swoją kolega. Drogą ci powiem, że mam jeden egzemplarz taki jeszcze zafoliowany w szafce, nie? Tej gierki. Jak na pamiątkę kiedyś. Ja ci powiem, kiedyś... jeszcze Szymon Świętej Pamięci takie chyba nam to pilnował tego wszystkiego. Tak, tak. Wtedy pamiętam, że chyba po dwie sztuki jakoś można było ogarnąć. Patrz, jaki, ale pięknie. Na pewno mega, mega fajna pamiątka, nie? A, mo trener Tabak widział? Widział akcję. Na lewą stronę, może. Na lewą stronę. A, Koshi, syknij tam. Perfekt go. Zasłonkę, pick and papik, zagramy. A to pyk. Ja, dobra. Chodź tu sobie. O, to ty. Aj, mo, Rodma, co radisz? Dobra, kto wybija? Ty masz. Idziesz. Teraz ja. Nie, teraz ja. Może... Biro! Dobra, wyciągniemy to zaraz. A jak nie, to będziemy pizda. Kosz już fauluje, patrz. Smart. Brodę zapuścił. Smart. Ej, no nie fauluj ta, no. Spokojnie się, nie, panie, to... Luke, daj mi 5 sekund. Strata. No to, dobra, odbrana, mamy to, kurde. Luke się usrał. Co ty? No, musimy jakąś truję dawaj w pysia, kurde. Oj, bloka mi Jordan, ja pizda, teraz prawdziwa. Ale nasza piłeczka, spokojnie się. Gdzie jesteś? Zamix zaraz wyjdzie. Zamix. Ładuj. Czy to nie ja? A to za mną, jeszcze tobą syknąłem, patrz. Musimy odbranę dać teraz. Trzy. Koshi Jordana solo, patrz, jeszcze z Jordanem zagrał Koshi na koniec. Ajmo Harper, Koshi 4 faule do boksu. No zobaczymy, jak tam Ron sobie poradzi na osobistych. A czemu możemy mu przeszkadzać? O, babu nie trafił. To działa tak jak w tych nowych, czy nie? No działa, ale tu chyba komputerowi nie bardzo nie. Chyba. Dobra, zamój. Daję tobie ostatnią akcję. No dobra, jestem już zmieniony tutaj na siebie. Masz. Jedziesz! Ja idę na... Trzeba chyba lecimy na... No jedziemy, na remisik, winner, nie? Czy nie? No winnera to no, z ładuj, chyba, kurde! Że... Patrz, teraz! Ajmo, za mój, masz to! Nie ma, nie ma. Aj, Srucilla! Trzymaj się! Srucillaki walczą. Koń! Ale... Srucilla. I Jordan nas dojedzie na dobrze, koniec. No taki jest Jordan właśnie. Jordan jest Jordan, my pizda. Panie Damie, fajna gierka. Podoba się. Już nie ma, chyba już nie kupisz jej tak. Ajmo, Koshi, rzuci i ty. Zamojski! No dobra, kurde, jedziemy. Musiał było się cofnąć, nie? Tam 5 lat do tyłu. Panie Adamie, highlightsy chcesz pan zobaczyć, czy nie? Od razu sobie tutaj zrobimy tak. Fik. O, i możesz pan włączyć ten polski kosz. Nasz.pl. Czyli cię zas... Już się... Może jedziemy? Dobra. Czyli co, spoko opcja. Mega, mega fajna. Cieszę zajawka. Się, że tak trafiłem. A powiedz mi jeszcze retro gierki, bo mówiłeś mi o tym, co grasz teraz. No kiedyś, wiesz co, ściągałem Metal Slug'a, nie? To chyba klasycznie. Żygałeś tam, kurde, no, tym jadę. Strasznie katowałem, tam wycinałem karabinę wszystkich, nie? Dobra, wróćmy do koszykówki 5x5, tej, którą... z której tak naprawdę jesteś znany. Opowiedz mi, gdzie zacząłeś grać i dlaczego koszykówka? No, zacząłem grać w Elblągu. W czwartej klasie podstawówki poszedłem na pierwsze treningi koszykarskie. A zacząłem grać dlatego, ponieważ grały moje starsze siostry, obydwie. Joanna i Justyna. Także pamiętam, że jak byłem młodym chłopcem, miałem tam chyba 6-7 lat, to jeździłem z rodzicami do Olsztyna. Moja siostra wtedy najstarsza grała w
TSK, chyba Heksim Polsztyn to się nazywało, wtedy pierwsza liga. I jeździliśmy z rodzicami na jej mecze i mówię, no, byłem mega zajarany. Ale chyba bardziej byłem zajarany jeszcze, że tego Happy Meala ogarnę, bo tam był wtedy McDonald's jedyny. W Elblągu jeszcze nie było i pamiętam, że zawsze tą zabaweczkę się czaiłem, żeby tam każdy się dostać, czaił na zabaweczkę. Nie? No dobra, no to 2003-2005 Truso tak. Elbląg. A czemu Truso? To jaka nazwa taka? Sponsor no, tak, jakiś czy tak? Tak, tak. To był sponsor, myślę, chyba przez te wszystkie lata. A kto zawsze, tam był twoim trenerem? Miałem wszystkich praktycznie trenerów, zaczynając od Bogusława Milusza, przez Szuszkiewicza, Zgirskiego, Kociołka, Majewskiego, także myślę, że chyba nikogo nie pominąłem z tych panów. No, wszystkich trenerów w Elblągu praktycznie miałem okazję u nich trenować. I Bo stamtąd trafiłeś do Trefla, tak? Tak, tak. Już były takie przymiarki, żeby wcześniej trafić jeszcze podczas szkoły średniej, ale już jak zacząłem czwarte liceum w Elblągu, to już chciałem po prostu dokończyć tą przygodę z edukacją w Elblągu i wtedy postanowić, co będzie dalej. Ja od razu przepraszam kibiców z Trójmiasta, bo tu jest taka masakra. Tu się co chwilę zmienia nazwa drużyny i nie wiem, czy ty to ogarniesz. No ja będę to, jak to sprostuję, nie ma problemu. Wtedy do Trefla Sopot i powiedz mi, zanim zadebiutowałeś w Ekstraklasie, to poleciałeś do Ameryki do szkoły, tak? Średniej. Tak, tak. Opowiedz mi, co to był za pomysł, wiesz czy ty co, chciałeś. To była taka opcja, że już wtedy mogłem przyjść do wtedy Prokomu Trefla Sopot, tak ta drużyna się nazywała. Ale w międzyczasie graliśmy takie rozgrywki jak Era Liga Szkolna i to się w ogóle stamtąd cała historia jakby zaczęła. Z drużyną z Elbląga wygraliśmy rozgrywki wojewódzkie i pojechaliśmy na finał do Pruszkowa, już finał Mistrzostw Polski. I tam graliśmy o tę główną nagrodę, którą był chyba wyjazd nawet wtedy z kadrą, z reprezentacją Polski do Stanów Zjednoczonych na mecz NBA. To była taka główna nagroda. I tam odpadliśmy de facto z Matczakiem, z Mariuszem i jego drużyną z Zielonej Góry. Brat Filipa Matczaka. Tak, tak, dokładnie. Drużyna z Zielonej Góry nas wyeliminowała chyba w ćwierćfinale. I co, Mariusz do Stanów poleciał? No i pojechali na Krzysztofa tam. Krzysztof pojechał. Do Stanów. Andrzej z Toskany też był. Andrzeja z Toskany nie zabrali. Pizzerkę. To by zakręcił pewnie. No dobra, ale to ten turniej. I właśnie to był ten turniej i jak ten turniej się zakończył, to później chyba 2-3 dni później jeden z moich kolegów z drużyny z Elbląga dał mi znać, wtedy też wiadomo, jak ten internet tak troszeczkę słabo hulał. Ja też jakoś do tego nie przywiązywałem większej uwagi i kolega dał mi znać, że zostałem wybrany jakby do najlepszej trójki zawodników z całej tej edycji Ery Ligi Szkolnej. I nagrodą za tą trójkę było uczestnictwo w takim kampie wtedy, który prowadził pan Mrozik i Zieliński, Polish Shootout. Także tam było chyba 40 najbardziej jakby perspektywicznych zawodników, takich młodszej daty, którzy mieli okazję wziąć udział. Z twoich gości nawet były tam dwie osoby, był Witalij Kowalenko między innymi i był też Paweł Kikowski, także pozdrawiam ich serdecznie, bo tam tak naprawdę pierwszy raz zawarliśmy naszą znajomość koleżeńską. No dobra, no i dostałeś się, tak, bo decyzja do tej szkoły, bo chodzi mi o ten wyjazd do Stanów. Gdzie byłeś, jaka to była szkoła? Tam było coś takiego na tym Polish Shootout, że pierwsza piątka, najlepsza z tego obozu, jakby dostała gwarancję tego, że wyjedzie do szkoły na stypendium sportowe. I ty tam byłeś tej piątce. I ja się tam dostałem, wygrałem do tego jeszcze konkurs sadów na tym turnieju. Co zrobiłeś takiego? O Jezu, tam chyba z osobistych poleciałem. Coś tam pod nogą było. No, jakieś tam mileczek. No, wtedy tak, to się tam zębami człowiek wieszał za obręcz. Ale nie ma nigdy żadnego nagranka z tego. Wtedy pamiętam, taką ksywkę mi przytoczył, wtedy Witek właśnie mówił, jakąś tam chyba kontrę szliśmy. I tam poszło coś tam mocno od tyłu nad gościem w konterce i Witek wtedy powiedział, że tam this boy crazy tam. Nie? I crazy taksywka tam chwilę za mną też leciała, ale...
No dobrze, a ten, byłeś rok w Ameryce, tak? Tak, w high school. Tak. Gdzie? Nie, to był ten junior college. Junior college, to, tak, okay, tak. To było JUCO, także to było Independence Community College. No i co Kansas. To za czasy fajne? Kansas, Tak, mega fajne czasy, bo wiesz, no, to było dla mnie coś nowego. Niby tutaj był kontrakt jakby na stole z Procomu, że była opcja wtedy w Mistrzu Polski podpisać, ale no jednak ten wyjazd do Stanów to mnie bardzo kusiło, zawsze chciałem wyjechać i nadarzyła się taka okazja, że rodzice nie będą musieli za tą szkołę płacić, więc no zdecydowałem się na ten wyjazd. No jeszcze raz tutaj właśnie chciałbym podziękować panu Mrozikowi i Zielińskiemu za to, że mnie naprawdę tam posłali i wszystko, we wszystkim mi pomogli jakby w tych wszystkich dokumentach i tych papierach w wypełnieniu, także fajna przygoda, rok czasu spędzony, może pograć to nie pograłem za dużo, ale przede wszystkim jakby przygotowałem się do seniorskiej koszykówki, codziennie praktycznie siedziałem na siłowni i mówiłem, wyjechałem taki pajęczak 78 kilo, a wróciłem 95, więc no kolosalna jakby różnica no tak. Po jednym roku, nie? Dobra, sezon 2006-2007 Procom Trefl Sopot. Tam zadebiutowałeś, pamiętasz swój debiut w Ekstraklasie? Tak, to chyba było w drugiej kolejce z Koszalinem. Dobrze, dobrze. Sprawdziłem też to. Tak, tak, tak mi się wydaje. Pamiętasz, jakie stacy? Nie, chyba z dwa punkty tam może trzy rzuciłem. Okach dałeś, jeżeli, bo ja to mówię ci, jak sprawdzam, to z matmy dramat, nie? Ale trzy punkty, 1-3 za 2, 0-3 za 3, 1-3 z wolnych. Rzucał trochę. Co ciekawe, grałeś 9 minut 14 sekund, co ciekawe, w tym meczu trójki nie trafiłeś, a ogólnie jak sobie popatrzyłem na twoją całą karierę, to oddajesz dwa razy może nie więcej rzutów, ale więcej rzutów za trzy punkty niż za dwa, nie? No myślę, że właśnie w tych okolicach będzie dwa razy więcej rzutów, tak zawsze to się mniej więcej prezentowało. No dobra, no jak wspominasz swój debiutancki sezon, jak cię przyjęto w szatni i w ogóle, bo to była chyba już taka mega drużyna. No to była mega paka, ja pamiętam jak jeszcze trenowałem w Elblągu i oglądałem mecze Procomu ze Śląskiem Wrocław, to były, kurczę, no, mega, mega spotkania, największe gwiazdy w Polsce i zawsze marzyłem, żeby w ogóle mieć okazję kiedyś przeciwko nim zagrać, a tu nagle mam 19 lat, wchodzę do drużyny, jestem w drużynie z Filipem Dylewiczem, pozdrawiamy, pamięci, Dylu. Tak, bardzo ciebie pozdrawiamy, Filip, i świętej pamięci Adamem Wójcikiem, także no, to było mega przeżycie dla takiego 19-letniego chłopaka. A zostałem przyjęty naprawdę z otwartymi rękami i super, super to wszystko wyglądało, jakieś tam swoje, wiadomo, jako rookie miałem też obowiązki, ale no byłem podjarany. Pamiętam, że jak trener Winnicki mi powiedział, że tam gdzieś po drugim chyba już turnieju takim przedsezonowym powiedział, dobra młody, przychodzisz do nas, do drużyny, będziesz z nami, cały sezon trenował i będziesz w naszej 12. Czyli podjarka, bo trenerem był trener kijewski. Trener Eugeniusz Kijewski. Czyli brilantowy G. Brilantowy G, trenerze, tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. No jak go wspominasz, jak ci tak... No, gdzieś tam dostawałeś te szanse mimo wszystko, tak, nie? Tak. W pewnym momencie już tak nawet to było regularnie, praktycznie co mecz udało się wyjść. Wiadomo, że to wtedy był wielki nacisk, to był chyba, nie wiem, czy 3 razy z rzędu mistrz Polski. Brylantowy G. I wiadomo, że ci młodzi zawsze musieli przesiedzieć swoje. Ja też byłem cierpliwy i spokojnie czekałem na swoją szansę. Ciężko trenowałem, żeby ją otrzymać i z biegiem czasu ta rola w drużynie na pewno rosła. W pierwszym sezonie 15 meczyków, 7 minut 16 tam sekund. Prawie 3 punkty na mecz. No dobra, to trener Gicie wprowadził. Później 07-08 sezon. Bardzo podobne statystyki, trochę punkt więcej prawie rzucałeś. Trenerem kto był? Trenerem był na początku jeszcze Eugeniusz Kijewski, ale chyba po miesiącu został zwolniony, czy po dwóch, i przejął wtedy po nim jakby Tomasz Paczesas, który zakończył karierę zawodniczą i po tej karierze zawodniczej był asystentem przez te 2 miesiące i później został naszym pierwszym trenerem. Okej, no i chciałbym cię o niego zapytać, no bo to jest też barwna postać z charyzmą. Jak go wspominasz jako trenera najpierw, później jako człowieka? Zapytam. Bardzo dobrze. No,
to był rozgrywający i naprawdę wszystkie detale zawsze miał opanowane na 100%. Podejście do treningów, też ciężka praca, to u niego było jakby na porządku dziennym i bardzo dobrze go wspominam. Myślę, że nasza współpraca fajnie się rozwijała, on też mi ufał, wiedział, że też mam taki charakter, że jestem walczakiem, lubię powalczyć o swoją pozycję i nikomu nie odpuszczałem, także mu zawdzięczam bardzo wiele, bo tak naprawdę u niego otrzymałem największe minuty i mogłem się rozwinąć dużo bardziej koszykarsko. No dobrze i powiedz mi, później tak naprawdę, mówimy właściwie o sezonach mistrzowskich, za każdym razem był mistrz. Mistrzostwo kraju chyba zrobiliście. 6-7, 7-8 mistrzostwa. Tak. Tata, a jeszcze a propos tej twojej pierwszej celebracji, jak ją wspominasz, mistrzostwa Polski? Ojej, no super było wtedy. Imprezka tak w skrócie. Pompa była ostra zawsze. No pompa była ostra, tam zawsze wszystko było z przytupem zrobione. Wiadomo, graliśmy w Sopocie, myślę, że najbardziej chyba imprezowe miasto w Polsce. Jeszcze maj-czerwiec to już w ogóle. Maj-czerwiec to taki klimat do tego sprzyjający, żeby tam się wyluzować trochę. Także no wiesz, ja byłem zszokowany, dla mnie to było coś nowego, miałem 19 lat, nie wiedziałem tak naprawdę, co się dzieje, do końca do mnie to nie docierało, więc cieszyłem się bardzo i nie wiedziałem, że to tak się potoczy, że te mistrzostwa się będą sypały tak rok po roku. Niesamowite. A powiedz mi jeszcze a propos trenera Paczesasa, co on teraz właściwie robi? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że gdzieś tam jest chyba właścicielem klubu w lidze litewskiej, chyba Dzukija Olita, a tak co więcej u niego słychać, to wydaje mi się, że przecięliśmy się jakoś w ostatnim sezonie. Chwilę w Gdyni przywitaliśmy się, chwilę wymieniliśmy kilka zdań, ale tak, to nie miałem z nim jakiegoś większego kontaktu. No dobra, bo można powiedzieć, że przełom taki w twojej grze nastąpił sezon 2008-2009, wtedy chyba, nie wiem, nazwa Asseco Procom Sopot? Dokładnie tak. Wtedy pierwszy raz weszła firma Asseco i nazwa została zmieniona. Ty już prawie 20 minut grałeś na mecz, ponad 6 punktów. No i jak ta twoja rola wtedy wyglądała? To trener Paczesas powiedział ci, że postawi na ciebie już tak oficjalnie, czy to samo z siebie wyszło? Czy jakby w tych meczach przedsezonowych też pokazałem, gdzie jeszcze może nie było tego pełnego składu, tam z dwóch czy trzech zawodników brakowało do podstawowej rotacji, ale pokazałem, że w tych meczach przedsezonowych mogę być wtedy chyba nawet z Loganem wiodącymi postaciami, więc myślę, że tym gdzieś zaufanie złapałem u trenera Paczesasa i no i od samego początku stawiał na mnie, wtedy jeszcze był chyba ten przepis o młodzieżowcu, gdzie się łapałem, ten 86 rocznik, tak, że druga kwarta było jakby 10 minut zapewnione dla młodzieżowca, więc myślę, że to też jakoś tam swój impact miało na to wszystko. I co, generalnie grałeś 10 minut zawsze praktycznie, czy dzieliłeś z kimś te minuty czasami? No z Adamem Łapetą to dzieliliśmy. Dzieliliśmy na dwóch, także z Łapiszonem te minuty gdzieś były podzielone, ale to też nie było tak, że musiałem grać całe te 10 minut w drugiej kwarcie, bo w tamtym sezonie wiele spotkań też zaczynałem w pierwszej piątce i później gdzieś tam na chwilę schodziłem, w drugiej kwarcie się pojawiałem znowu na kilka minut. Myślę, że chyba nawet więcej minut Łapiszon miał w tej drugiej kwarcie niż ja. Nie wiem, ale to się najwyżej wytnie, ale muszę cię czy to prawda, że jak Danka zasadził na Diaglon, to było karą, kurwa, klatę. A to nie było na Diaglon, to było no weź chyba, to opowiedz. Chyba Vanden Spiegel wtedy był tym, łapa sorę, no, ale był, to jest mistrzostwo był świata. Tą ofiarą akurat, tak mi się wydaje, że gdzieś tam był pierw, zasadził mu bloka, później jeszcze wsadził nad nim i chyba syknął. Już podjarka osiągnęła po prostu zenit i tam coś poleciało, nie? Oko. Łapa sora, ale jesteś mistrzem świata, jak to zrobiłeś. No dobra, i czekaj, bo już tu się wywaliłem. No, to było ostre zagranie. To był ten sezon w ogóle 2008-2009? Wiesz, nie, to był chyba sezon 2007-2008, bo wtedy była taka... Dirty player, ty si dirty wtedy, player. Wtedy była naprawdę paka taka Galacticos, nie? Ale ty zwariowałeś. Nie, no ja zwariowałem, nie, już naprawdę. Ale awantura była, czy nie? Nie, gdzieś tam chyba dyskretnie to poszło, że chyba nikt nie przyczaił, nie? 2008-2009 sezon to co? Te 40 meczyków zagrałeś, to w finale graliście z Turowem. Tak.
Jak to te finałki, to wspominasz? No tak, mieszane uczucia, bo chyba wtedy było 2-1 dla nas. Był chyba kolejny mecz z Gorzelcu. I w tym meczu zerwałem wiązadło krzyżowe. Właśnie w kolanie. Czyli to pierwsza poważna kontuzja. Tak, wygraliśmy to spotkanie, było chyba 3-1 i na 4-1 wydaje mi się, że zakończyliśmy już rywalizację, bo wtedy świeżo o kulach, jeszcze 3 dni później już właśnie świętowaliśmy te kolejne mistrzostwo, a z tym świętowaniem to było tak słabo, no bo wiadomo, o kulach to nie można za bardzo tam potańczyć. Ale na siedząco można tam lecieć. Czyli takie mieszane uczucia, no to dobra, no ale później wróciłeś. Sezon 2009-2010 już grałeś. Wtedy zrobiliście chyba historyczny sukces, bo w Eurolidze do ćwierćfinału doszliście. Wróciłem szybko, bo już tam chyba po 6 miesiącach, to ta kontuzja chyba była w końcówka maja albo już tam początek czerwca. A wróciłem w grudniu już praktycznie do ligowych rozgrywek, więc tam po 6 miesiącach. I no i super, wspominam sobie, bo miałem kilka spotkań w PLK takich na przetarcie, a później już zaczęła się praktycznie faza top 16 Euroligi. I myślę, że też fajnie jako ten zmiennik po kontuzji wszedłem do składu i też tam swoją cegiełkę dołożyłem do tego awansu do Elite Eight wtedy, nie? Do tych playoffów. No to wielki, z Olympiakosem chyba graliście tak, wtedy. Tak, z Olympiakosem Pireus. No i mega historia, no bo kurczę, nikt wcześniej nie awansował do playoffów Euroligi, więc skład mieliście podjarka straszna. Masakrycznie. Ja pamiętam wtedy w finale graliśmy z wami z Anwilem, ja byłem w Włocławku. I miałem wrażenie, że gramy naprawdę maksa, jakiego możemy i tak 4-0 przyjęliśmy. Taka była moc u was, no. To prawda, nie? Bo skład był, kto był wtedy? Możesz wymienić tych chłopaków? Był Radko Warda, Jan Jagla, Roni Barel, Daniel Ewing, David Logan, no, Quinter Woods. Niezła paka. I Polaki. Polaki były Łukasz Seweryn chyba wtedy, Piotr Szczotka, ja, Adam Chrycaniuk. No nie wiem, czy kogoś pominąłem jeszcze. No Adam Łapeta był, Łapiszon. Także nie wiem, czy to wszyscy już Polacy, czy jeszcze ktoś był wtedy. Ale to wydaje mi się, że chyba no dobrze, Zamój, a różnica między... Wiadomo, że różnica jest między Euroligą a PLK, ale w twoje odczuciu jaka jest... Na czym polega tak w praktyce? No na jakości przede wszystkim tych zawodników, którzy występują w Eurolidze. No to już jest najwyższy poziom i praktycznie no nie ma czasu na gdzieś dekoncentrację, bo stracisz koncentrację na minutę, dwie, już masz po zawodach. Także jakość tych zawodników, fizyczność, gabaryty, nie, te wszystkie parametry, to wszystko jest, wiesz, inny level, 10 centymetrów do góry. Plus, wiesz, 3-4 centymetry w obwodzie każdego mięśnia, więc wiesz, i szybkości, i wiadomo, i skoczności, nie? Powiedz mi, przechodzę do następnego sezonu, 2010-2011, Sekoprokom Gdynia, jeden mecz tylko. Cały sezon praktycznie był stracony przez to, że no, wróciłem po tym kontuzji tego kolana. Przegrałem cały ten sezon, ale no coś tam było nie tak jednak w środku z tą nogą. Grałem praktycznie całe te rozgrywki na przeciwbólowych środkach i później jeszcze, chyba się spotkaliśmy nawet na kadrze, przez chwilę tam pojechałem. Haczego? Nie. To było rok albo 2 lata później, bo to był chyba Igor już wtedy. A, okay, wtedy też Majonez był, co we Włocławku mieliśmy. Po miesiącu chyba tam wyjechałem, bo już te kolano też było takie zajechane. Pojechałem zrobić jeszcze taki zastrzyk przed samym sezonem w Prokomie u doktora. I pojechaliśmy na Litwę. Na Litwie znowu super miałem przedsezonowy okres, gdzie tam naprawdę fajnie wszystko szło. Myślałem, że będzie mega przełomowy sezon, a się okazało, jak przyjechaliśmy do was, do Wrocławia na turniej taki towarzyski. Graliśmy z Lietuvosem Rytas, Wilno i tam 2 minuty chyba do końca poślizgnąłem się na parkiecie i się okazało, że znowu wiązadło krzyżowe zerwane w tym samym kolanie. No i już wiadomo, troszkę dłuższa rekonwalescencja i musiałem dojść do siebie.
No, a powiedz mi, bo tamten sezon, co właśnie ten jeden meczyk rozegrałeś, tam był taki pomysł w ogóle chyba dwie drużyny zrobić na Euroligę i tak. Na Polskę w ogóle. Co to była za akcja? Bo to było takie trochę dziwne. 30 osób chyba tam mieliście w rosterze chyba. No, było jest taka... 27-28 na pewno osób było, nie? To było... Co o tym myślisz z perspektywy czasu? Wiesz co, no wtedy też mogliśmy sobie pozwolić na to. Nie byliśmy jakoś mega ograniczeni budżetowo i tych zawodników polskich praktycznie... Kto tam pasował do koncepcji, można było ich zatrudnić. Wiadomo, że ta druga ekipa była mocniejsza na Euroligę, żeby tam coś zwojować, szczególnie po tym sukcesie zeszłorocznym, gdzie doszliśmy aż do playoffs, więc każdy miał duże apetyty, żeby powtórzyć przynajmniej taki scenariusz. I takie było bogactwo, powiedzmy, ale w trakcie sezonu, idąc miesiącami do przodu, tych zawodników ubywało, jeszcze oni nie byli potrzebni, gdzieś te kontrakty zostały rozwiązane później. No dobra, bo mówisz o tym bogactwie, muszę wspomnieć o panu Krause, właścicielu ówczesnym. Tak. Powiedz mi, jak dbał o was, o klub? Powiedz historię, gdzie tam pokazywał moc swoją na przykład. No, najlepiej jak się da właśnie. Myślę tak jak o tym, o czym nawiązaliśmy wcześniej, o tych playoffs elitarnych Euroligi, gdzie wyszliśmy do tych playoffs i graliśmy z Olympiakosem. Pierwsze dwa mecze przegraliśmy u nich i to też nieznacznie, różnicą chyba tam jednego czy dwóch koszy. Wróciliśmy do siebie na trzecie spotkanie, no i udało nam się ich zaskoczyć. Wtedy też naprawdę oni mieli pakę straszną. Tam był Beverly, Childress, Klejza. Już teraz nie pamiętam, musiałbym się chwilę zastanowić, żeby tych wszystkich zawodników wymienić, ale udało nam się urwać te trzecie spotkanie, było 2-1, tam się rozgrywało do trzech zwycięstw tą fazę. No i wygraliśmy ten trzeci mecz i wszyscy podjarani, że no kurczę, może nam się uda jeszcze ugrać te czwarte spotkanie i pojedziemy na ten piąty mecz z powrotem do Olympiakosu, żeby tam powalczyć o ten awans do Final Four. No i wszyscy przyszli do szatni, już praktycznie przebierają się, żeby wyjść na rozgrzewkę i nagle dostaliśmy informację, że prezes będzie za chwilę u nas w szatni, że chciałby ogłosić jakąś tam małą informację. No i wszedł prezes, wiadomo, z ochroniarzami, odpicowany konkretnie, nie? Widać, z cygarem. Z cygarem wjechał? Tak, z cygarem wjechał, takim płynnym angielskim, biznesowym. Po prostu powiedział, że jest z nami, że nas wspiera, że to, co zrobiliśmy do tej pory, to jest świetny sukces, największy sukces praktycznie w postaci klubowej polskiej koszykówki. No i powiedział, że jak dzisiejszy mecz, bez względu tego, czy awansujemy do Final Four, czy nie, jeżeli wygramy dzisiejszy mecz, to on daje od siebie $1 000 000 do podziału na drużynę. I taka była informacja i myślę, że wszyscy za bardzo chyba się tym podjarali. I dostaliśmy chyba 20 w papę. Wszyscy już pieniądze liczyli. Wszyscy już policzyli, każdemu ile tam skapnie. No, ale to powiem ci, że wtedy naprawdę wielkie wrażenie na mnie. Amerykańcy co? Damn. No, mówi, damn, boy. Tam wiesz, podjarani byli, nie? Ale no tak jak powiedziałem, chyba się wszyscy za bardzo wszyscy podzielili. Na jakie były jeszcze historie z nim? Bo słyszałem, że potrafiliście, nie wiem, czy to pierwszy zespół, czy drugi, no ale w trakcie sezonu na obozik mały, na jakąś wyspę ciepłą. Wiesz co, to bardziej miała okazję robić drużyna numer dwa, nie? Te nasze rezerwy, które grały w pierwszej lidze wtedy. Tak. Wtedy tam też Alex grał i masa chłopaków, którzy później też w PLK swoje mecze rozgrywali. No i wiadomo, no, oni mieli gdzieś tam dłuższą przerwę pomiędzy rundami, tą pierwszą i rewanżową. No i były takie egzotyczne wyjazdy dla nich organizowane, czy do Stanów Zjednoczonych, czy na jakieś właśnie wyspy, żeby tam sobie mogli potrenować i odpocząć. To naprawdę była świetna sprawa i myślę, że przeżycie dla każdego z tych chłopaków wtedy, że jest taka możliwość w ogóle, no tak organizacyjnie po prostu spędzić tych kilka fajnych dni razem drużynowo. Jadę dalej. Następny sezon 2011-2012, Asseco Procom Gdynia. 14 meczyków, ponad 22 minuty, 10 oka prawie. Pamiętam, że doznałeś kolejnej kontuzji dłoni w meczu z Zieloną Górą. Jak ten sezon w ogóle wspominasz sobie? Bardzo dobrze. To był ten sezon taki trochę dosyć kontrowersyjny, bo
graliśmy w Eurolidze i w VTB, a byliśmy zwolnieni jakby z tej pierwszej rundy PLK. Gdzie nie musieliśmy rozgrywać swoich meczów w polskiej lidze koszykówki i dopiero jakby automatycznie z pierwszego miejsca chyba, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że automatycznie wtedy przystępowaliśmy do tej fazy szóstek. I do tego momentu chyba Paczesas był trenerem i Andrzej Adamek przejął chyba zespół, tam na przełomie lutego, myślę, że jakoś w połowie lutego chyba przejął wtedy to właśnie trener Andrzej Adamek. No dobra, i tutaj już... Trochę tego nie rozumiem, ale mi wytłumaczysz, 2012-13 do Trefla Sopot nagle. I do czego zmierzam? W ogóle tam były rzeczywiście kłótnie o to, kto ile ma banerów, tytułów mistrzowskich. Na czym polegał ten taki mały konflikt? Czy mały, może duży? No, każda z tych drużyn, wiadomo, no, chciała przypisać sobie jakby zasługi. Do tej pory myślę, że ten ewenement nie jest jakby rozwiązany i w jednej i w drugiej hali wiszą banery za te lata, kiedy to był po prostu jeden klub. Nie wiem, nie mi to oceniać, ja nie jestem gdzieś tam z zarządu, żeby decydować w takich rzeczach, ale no wiadomo, no każdy chciał... Czyli się tam gdzieś tam kłócą. Tak, każdy chciał przypisać sobie ten sukces i wiadomo, no ten, kto ułożył pieniądze, chciał ten sukces. No dobra, no ale podpisałeś w Sopocie i w trakcie sezonu do Gdyni przeszedłeś. Znaczy, to jest w ogóle... Ale tak było, tak? No było tak, zdobyliśmy ostatnie Mistrzostwo Polski z Gdynią, właśnie ten sezon 11-12, który wspomniałeś, gdzie doznałem tej złamania tego nadgarstka w fazie szóstek. Jeszcze wróciłem wtedy na same finały już przeciwko Treflowi Sopot, co właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że naprawdę jedne z najlepszych finałów w mojej karierze, jak nie najlepsze, pod względem takim naprawdę emocji i całej tej otoczki klimatów, całego klimatu, który się narodził w tych finałach. To były derby Trójmiasta, rywalizacja finałowa rozgrywana w 7 spotkaniach, także myślę, że świetna wtedy promocja polskiej koszykówki. Czyli to jest twój najfajniejszy sezon z historii tej trójmiejskiej? Myślę, że z takiej trójmiejskiej historii na pewno sezon numer jeden. Dobra, no to ten wątek pomorski. Dobrze mówię, pomorski czy nie? No pomorski, nad morzem jest, nie? Zatoka. No pomorski, trójmiejski wątek. Trójmiejski wątek. Zakończę, przejdziemy do Zielonej Góry, no bo 2013 roku Stelmet Zielona Góra. Kto cię tam ciągnął do tego klubu? Kto mnie ciągnął? Czy pan Janusz może Jasiński chciał cię bardzo mocno też? No też były rozmowy telefoniczne jakby z właścicielem klubu wtedy, Januszem Jasińskim, do tej pory, więc... Panie Januszu, zapraszam z miejsca od razu, żeby pan przyjechał, pogadamy sobie tutaj. Zapraszamy serdecznie. No. Jakby gdzieś tam wcześniej były te rozmowy, gdzieś tam na boku, na spokojnie, czy nie chciałbym przyjść do Zielonej Góry. Ja też to mocno sondowałem i wtedy już się taka nawet okazja nadarzyła w trakcie sezonu, gdzie właśnie nasza drużyna, tak jak wcześniej pytałeś się o ten wątek, czemu z Gdyni przyszedłem do Sopotu, no tam akurat no nie dogadaliśmy się w kontekście warunków kontraktu. Przyszedłem do Sopotu, by za chwilę gdzieś tam w końcówce grudnia z powrotem wrócić do Gdyni. I dokończyłem ten sezon w Gdyni. Nasza drużyna się posypała w trakcie sezonu. Podchodzili zawodnicy do innych drużyn. Wtedy Bestia wyjechał do Walencji. Koszy właśnie w trakcie sezonu dołączył do was, do Zielonej Góry. Ja też tam miałem przyjść, ale wtedy jeszcze moje młode bliźniaczki miały zaledwie kilka miesięcy i też nie chciałem ciągać całej rodziny jakby ze sobą na te kilka miesięcy. Wtedy po rozmowach z prezesem Sęczkowskim doszliśmy do wniosku, że no spokojnie jakoś tam ogarniemy te wszystkie sprawy finansowe i organizacyjne, żeby to miało ręce i nogi i możesz u nas zostać do końca sezonu. I tak faktycznie było i klub z Gdyni się ze wszystkim wywiązał jakby tak jak wcześniej to było uzgodnione. No i dobra, i to właśnie jest Zielona Góra, wtedy była Euroliga. Zresztą graliśmy przed chwilą meczyk. Dobrze mówię, Euroligę. Pierwszy sezon twój był od razu Euroligę przyszedł. Tak, Euroliga. No i to chyba był twój statystycznie najlepszy sezon, ten pierwszy w Zielonej Górze. Można tak powiedzieć, czy nie? Myślę, że tak. Zwłaszcza w Euroligę rewelacyjnie grać, bo to pamiętam jak dziś
byłeś w strasznym gazie i była opcja, powiedz mi, bo wiem, bo rozmawialiśmy, opcja ze Stambułu, tak? Z Galatasaraya, tak? Tak, tak, była taka opcja. No i powiedz mi, co się stało, że się zesrało? Co się stało? No wiesz, też kilka nocek nie spałem, myślałem głęboko nad tym, ale to był też taki gorący okres, gdzie miałem ten krótki kontrakt i po prostu myślałem... Jak Zielony miałeś krótki kontrakt, tak? No tak, bo tam był kontrakt do końca roku. A też dlaczego? Zmieniałem agencję, aha, też tam kilka się jakby sytuacji na to nałożyło, ale no, chciałem zdobyć kolejne Mistrzostwo Polski jakby i tym razem z drużyną z Zielonej Góry. Przegraliśmy wtedy w finale te 4-2 przeciwko drużynie Sturowa z Gorzelec i nie udało nam się. Wiadomo, trochę było rozczarowanie. Był ten srebrny medal, no ale mimo tego nie żałuję swojej decyzji. Jak widać do tej pory, świetnie się czuję w Zielonej Górze. Wiesz co, a powiedz mi jeszcze a propos tego Stambułu, no bo to też jest ciekawe, czy tam konkretną propozycję dostałeś? Tak, tak. Tam powiedz mi to, jakbyś się zdecydował finansowo, to byłby gdzieś tam najlepsza opcja, tak? Duża, duża różnica była, no. Czyli także generalnie... Nie miało... Nie żałujesz, a czy myśli gdzieś nie są, nie ma co wiadomo, żałować? No. Fajne są te wszystkie kwestie finansowe, ale z drugiej strony też musisz patrzeć tam, gdzie się dobrze czujesz. Nie, no gdzie, jasne. Gdzie dobrze się czuje twoja rodzina i jakby tu miałem swoją pozycję. Wiadomo, że jak tam bym poszedł, to szedłem na zmiennika jednak, no. Więc gdzieś tam na tą osobę numer 7, 8, 9 w zespole, a tutaj miałem swoją pozycję, fajnie czułem się na boisko. No i to jest też, myślę, ważne dla sportowca. Mieć swoje minuty i mieć realny wpływ jakby i przełożenie na wyniki drużyny. No to fajnie, fajnie, że o tym mówisz. Ja sobie pozwolę troszkę matematyki. Rekord w Eurolidze twój, 22 punkty przeciwko Olympiakosowi. Pamiętasz taki meczek? Tak, pamiętam chyba, że wtedy tam było nawet chyba 6-6 za 3, coś takiego. To w Zielonej Górze. W Zielonej Górze, ostatnie spotkanie chyba naszej Euroligi wtedy. Dalej, rozegrałeś 55 meczyków w Eurolidze, sobie policzyłem, 61 trójek. Życzę ci jeszcze, żebyś zagrał w Eurolidze, ale to chyba już nawet nie chodzi nawet sportowo, tylko to już trzeba mieć jakiś budżet określony, żeby wystąpić chyba, nie? No dokładnie, no ta liga już naprawdę teraz się zawęziła do tych drużyn, które naprawdę organizacyjnie i finansowo stoją na najwyższym poziomie, więc no, ciężko nawet dla polskich drużyn być branym pod uwagę. Jakby. Także zamówię, w Eurolidze 61 trójek machnąłeś, tak ci przytoczę, nie wiem czy to sprawdzałeś, 5,6 punktów na mecz z tych wszystkich sezonów, w Eurocupie 30 meczyków, 51 trójek, 7-8 punktów na mecz. Teraz zapytam cię o ligę VTB, bo w ogóle to jest dla mnie abstrakcja. Ta liga, powiedz mi, jak ona wygląda? No bo jest bardzo, to jest dosłownie druga liga, bo to ile drużyn jest tam w tej VTB? Oj, teraz tak mnie na szybko zaskoczyłeś. No, w zeszłym sezonie było to chyba 14 albo 15 drużyn chyba. Jakoś tak. Teraz chyba to zostało pomieszczone o jedną drużynę. No dobra, ale chodzi mi o to, Fryga, że wy właściwie gracie co dwa razy w tygodniu, co trzy dni. To jest na pewno wycieńczające. A powiedz mi, jak wyglądają te podróże, bo głównie jeździcie na wschód, do Rosji, daleko, bardzo tak. Daleko. No ciężko. Najgorszy moment jest jakby na tych samych lotniskach, bo wiadomo, musisz mieć przesiadki, jedną w Moskwie. Wiadomo, że jeszcze musimy autobusem dojechać do Berlina. W Berlinie też musimy być chwilę wcześniej, żeby się nie spóźnić. Tak samo cały czas latać. Tak samo, no bo nie ma jakby opcji. Innej możliwości. No, nie jesteśmy klubem, który stać, żeby mieć private jeta i sobie podróżować, wiesz, tak jak CSKA do nas przyleciało dzień przed meczem o godzinie tam 19 sobie, wiesz, wylądowali w Zielonej Górze, rano sobie potrenowali, zagrali mecz i pewnie po meczu zaraz się zawinęli z powrotem. Byli moście w sumie. Tak, tak. No dobrze, ale taka najbardziej hardkorowa podróż, która była, bo już VTB rok temu graliście, która też czeka was. Gdzie najdalej lecicie? Myślę, że Krasnojarsk to jednak jest numer jeden. Gdzie to jest, panie? Cały czas tam nad Mongolią. byś chciał się wybrać, to może z nami się przelecieć. Ile nie? Tam się leci? Wiesz co, chyba 5,5 godziny z Moskwy. Albo 6 z Moskwy. Także do Moskwy jeszcze tam masz około 2 godzin lot, a 2,20 nawet. To jest masakra. Jeszcze w zeszłym roku tak nam się trafiło, że nie zdążyliśmy na...
na przesiadkę z Moskwy do Krasnojarska i musieliśmy zanocować w Moskwie i dopiero nad ranem kontynuowaliśmy swoją podróż dalej do Krasnojarska. Potem wracasz na ligę. No i wracasz. I każdy chce cię jeszcze. A wtedy mieliśmy tak, że chyba taki drugi najdłuższy wyjazd był do Astany i zaraz po tej Astanie pojechaliśmy na Puchar Polski, do Warszawy, także to w ogóle też była masakra pod względem jakby fizycznym, nie? No dobra, a powiedz mi, trener przez ten twój okres w Zielonej Górze, trener, którego wspominasz najmilej, chciałbyś takiego wymienić, czy był trener Uwalin, Filipowski, Gronek, Jowowicz, Adamek, Urlep? No wszystkich tak naprawdę wspominam bardzo miło i zaczęło się od trenera Michajlo Uwalina. Trenerze też zapraszam. Pozdrawiamy. Już zaprosiłem trenera. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo, bardzo fajne relacje zawsze między nami były. Zresztą później tak samo było z Saszą Filipowskim, czy też z trenerem Gronkiem. No mega fajna przygoda i te lata naprawdę gdzieś nasze zaciśniły jeszcze więzi takie. A powiedz mi, muszę się ciebie zapytać o trenera Urlepa i o ten, ten piąty mecz finału. Pamiętam, wiesz co, teraz sobie przypomniałem, ja nie mam tego w notesie. Jechałem do Warszawy mecz komentować i oglądałem sobie w pociągu i napisałem ci dosłownie chyba 2 minuty przed meczem, nie chcę skłamać, no ale już trafiłeś chyba którąś tam trójkę z rzędu, mówię, gratulacje za mój, nie? Potem się patrzę i mówię, no nie wierzę, co się stało. I jak to z twojej perspektywy wygląda? To właśnie... Dziadzia zwariował, czy nie? Tak jak ty nie wierzysz, to myślę, że tam tą resztkę włosów sobie jeszcze dziadzia powyrywał na bokach, ale no po prostu byliśmy jak w śnie czasami, jak wiesz... Czujesz, że śnisz, nie? Że coś tam jest bardzo takie realistyczne, a na przykład jak wiesz, uciekasz przed kimś i nie możesz do końca uciec, nie? To tak samo tutaj było, że niby mieliśmy taką przewagę, której nie możesz stracić. Na 8 minut tam wygrywaliśmy chyba 20 punktami. I tak to się wydawało, że już jest wszystko przypieczętowane, finał na wyciągnięcie ręki, wszystko fajnie, elegancko, jeszcze wiesz, na obcym terenie, w najgorętszej hali praktycznie w Polsce, gdzie tam wtedy było zapakowane do ostatniego miejsca i naprawdę klimat do rozgrywania spotkań był fenomenalny. No a okazało się tak jak się skończyło, że przegraliśmy, no i mega smutek. Pamiętam, że byłem taki zdołowany po tym spotkaniu, że no nie docierało. Na drugi dzień się obudziłem i nie wierzyłem, że byliśmy w stanie przegrać to spotkanie. No ale potem kolejna taka informacja zaskakująca. Dalej cię będę pytał o trenera Urlepa, też z nim parę lat przeżyłem. Zrezygnował. Jak to odebrałeś? No zrezygnował. Powiedz mi, możesz powiedzieć dlaczego? Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo ciężki skład był pod względem personalnym, pod względem doboru jakby charakteru. Mówimy o zawodnikach, mówimy o zawodnikach. Gdzieś tam mówiło się, ja Vlado znam, też miałem z nim, mówiło się, to rzeczywiście gdzieś tam relacja z Vlado Dragicewiczem się skumulowała na tą decyzję. No wiesz, no znamy się z Vlado i... Ja go bardzo lubię też, nie? I ty też, ja też go bardzo lubię, jest specyficznym jakby człowiekiem, ale tam nie tylko Vlado jakby miał swoją cegiełkę, to już się... nawarstwiło wszystko i podłączyli się inni jeszcze. Wyczuli, że wiesz, że trochę można trenerowi wejść na głowę i później to już szło falą, nie? To już wiesz, nawet już można powiedzieć nawet o mnie i o innych zawodnikach, bo to już doszło do takiego momentu, że po prostu to się przelało na całą drużynę i już każdy, wiesz, dobra, był to... tak jakoś, nie wiem, negatywnie nastawiony. Już wszędzie się doszukiwał jakichś rzeczy, które po prostu są nie tak, nie? No tak, no ale jestem w szoku tak trochę, bo znaczy, jeszcze może mi powiesz, czy to było tak, że już w szatni na przykład syczeli zawodnicy do niego, czy nie? Bo to u trenera Urlepa kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby ktoś mu był w stanie na głowę wejść. No i ja tak samo, wiesz, pamiętam trenera Urlepa, że zawsze to był jeden z najtwardszych szkoleniowców, no jaki w ogóle był w historii naszej ligi, więc zawsze u mnie miał wielki autorytet i no i to już kiepsko wyglądało na treningach, wiesz, to już każde, wiesz, założenie, które mieliśmy wykonywać, a to jest nie tak, a to będzie źle i wiesz. I gdzieś te kwasy wyszły w piątym meczu, taka karma, powiedzmy, przyszła. To było taka kumulacja, nie, tego wszystkiego, co gdzieś tam się działo po cichu, rosło i eksplozja była po prostu, może nie tyle, co w tym piątym meczu, ale po tym piątym meczu. No dobra, to zostawmy to też, mi fajnie, dzięki, że mi to powiedziałeś. Jeszcze tam a propos tych, które Mistrzostwo Polski, sukces z Zieloną Górą taki jest dla ciebie najfajniejszy?
Wiesz co, dwa takie wspominam chyba najbardziej. To pierwsze mistrzostwo, gdy zdobyliśmy, jak przyszedł Saszo Filipowski. Gdzie byliśmy 0-2, wtedy w Zgorzelcu, wiesz, załamani wszyscy, że nie mamy już szans praktycznie na mistrzostwo. Jeszcze wtedy Aaron miał ten rzut na zwycięstwo, tak. Tam się tak piłka, wiesz, wypadła mu z rąk, śliska piłka przy rzucie i wiesz, i wszystkich to myślę, że mega zdołowało, że mogliśmy być przynajmniej w tym stanie rywalizacji na 1-1, ale wróciliśmy do Zielonej Góry i wiesz, i kurczę, odpowiedzieliśmy na to wszystko fenomenalnie, nie? Też miło bardzo wspominam te no, finały. Wygraliśmy dwa kolejne nie? spotkania u siebie i już wiedziałem, że jak te dwa mecze wygraliśmy u siebie, chociaż też nie było chyba w tym czwartym meczu tak łatwo. Ale się udało i mówię, nie, jak już teraz ich pociągnęliśmy na 2-2, to pójdziemy za ciosem i tak widać było też chyba, my czuliśmy jako zawodnicy, że na każdym kolejnym spotkaniu, gdy wiesz, wychodzimy na tą rozgrzewkę, było widać po ich twarzach, że oni już tak lekko zmiękli, nie? Jak to tam wtedy przytoczył słynne słowa nasz właściciel Janusz Jasiński, że Turów spuchnie. Tak mnie zapomniałem, że tak no, powiem. No, tak było, nie? Także wiesz, to była też ta jakoś tam fajna historia. No dobra, a tą swoją rolę na przestrzeni lat, jak oceniasz? Bo to nie da się ukryć, ona gdzieś tam jakby w wymiarze czasowym maleje chyba trochę, nie? Czy maleje? Dalej mam, wiesz, jakby realny wpływ na wyniki nie, no. drużyny i swoją cegiełkę dokładam, więc, wiesz, nigdy nie byłem jakby takim zawodnikiem, który musiał być, wiesz, zawsze pierwszą strzelbą i to było dla mnie najważniejsze, żeby gdzieś tam swoje Jasne. Osiągnięcia indywidualne przedłożyć wiesz, na dobrą drużynę. Zawsze myślałem, żeby być w jak najlepszej drużynie, żeby bić się do końca i żeby mieć realne rotacji, szanse na mistrzostwo, nie? No to dobra. Przejdziemy sobie do tego sezonu. Muszę cię zapytać o to, bo głośno gdzieś tam jest w Polsce, jest małe środowisko o gdzieś te sprawy z pieniążkami. Ja wiem, że pan Janusz bardzo się stara, żeby tu wszystko łatać i tak dalej. Powiedz mi, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy myślę, że sytuacja wygląda całkiem nieźle i raczej gdzieś to wygląda tak, że będzie coraz lepiej i sytuacja w miarę będzie się normowała. Wiadomo, że te długi dalej są duże, ale realnie jakiś tam plan jest naprawczy, założony, który będzie egzekwowany. Póki co wszystkie warunki jakby ku temu sprzyjają i mam nadzieję, że tak zostanie i z powrotem jakby to dobre imię klubu będzie jakby odzyskane. No to dobrze, a dlatego też ten skład jest troszeczkę w teorii takie, ja to mówię, jak nawet typera być sobie później zrobimy, wszyscy gdzieś tam dają was troszkę niżej niż zazwyczaj, czyli takie tankowanie trochę, żeby wyjść z tego, co się tam właściwie po Eurolidze wtedy się narobiło. Nie? Tak, to też się gromadziło na tej przestrzeni tych wszystkich lat. Wiadomo, że z wielkimi sukcesami też idą większe kontrakty, większe wydatki na organizacyjnie, na zawodników i w ogóle na rozwój klubu, także tutaj wiele aspektów jakby ma... Skarbonka bez dna. No dokładnie, ma swoje czynniki, które po prostu temu podlegają, ale myślę, że w tym roku naprawdę ten skład jest fajnie zbudowany, z głową i za realnie dużo, dużo mniejsze pieniądze, a wcale sportowo nie musi tak być, że nie możemy zaskoczyć innych drużyn. Dobrze, i zapytam cię o trenera Tabaka, bo to jest ciekawa postać. Weź mi opowiedz, jakim jest trenerem i człowiekiem. Jest mega, mega pozytywnym człowiekiem, mega fajnym, szczerym przede wszystkim, co rzadko zdarza się wśród trenerów, bo nie, po swojej osobie wiesz jak jest, pracowałeś z wieloma trenerami i wiesz, że nie zawsze słowa trenerów się przekładają na to, co później ma to prawda. Jakby odzwierciedlenie na boisku, ale on jest naprawdę szczerą osobą, bardzo wymagającą, musisz ciężko harować, pracować, codziennie udowadniać na treningach, że zasługujesz na swoje minuty, na swoją pozycję, przede wszystkim po gdzieś bronionej stronie parkietu, to jest najważniejsze, a przy tym też ci daje swobodę, jakoś nie zamyka się w schematach, też się pyta zawodników, czym czują się najlepiej. Fajnie, super. Każdego myślę, że zna, wie jak wykorzystać i gdzie są jego najmocniejsze strony. Dodajmy też, kto nie wie, to trener Tabak kiedyś grał w NBA też. No, był mistrzem NBA. Mistrzem NBA nawet. Tak. A z kim on był mistrzem?
Ojej, tego ci teraz, tak na gorąco. A to nam kibice napiszą. No zaraz, no, zaraz niech tam kibice. Albo Pan Adam wklei nam. Pan Adam tam może na szybko ogarnąć, nie? No to dobra, no. Czyli Zielona Góra, mogę powiedzieć, że to jest twój drugi dom? Tak, tak. No już teraz to już jest mój pierwszy dom. Już zaraz będzie konkurs i przejdę sobie, będziemy zaraz rzucać, ale chciałem się ciebie zapytać, czy karierę chciałbyś skończyć w Zielonej Górze, czy jednak w Trójmieście? Wiem, że to jest takie pytanie... No ciężko tak naprawdę stwierdzić, gdzie bym chciał zakończyć. Na pewno no, na ten moment wiąże jednak karierę z Zieloną Górą. Okay. I tutaj chciałbym zakończyć swoją karierę. Tak się potoczyło, że... To już szósty sezon? Siódmy teraz. Siódmy idzie. Także były 3 mistrzostwa w Sopocie, 3 w Gdyni i 3 w Zielonej. No ale tych lat jednak już teraz najwięcej spędziłem w Zielonej Górze. No i chciałbym tutaj zakończyć na pewno karierę, ale póki co jeszcze dobrze się czuję fizycznie, więc tam raczej się nie wybieram na emeryturę. Dobra, lecimy z konkursikiem. Masz tu dobra. Batonik od Gortiego. Gorti też jest będzie zadawał pytania od instagramowców. Zasłonię, żebyś nie patrzył, dobra. Bo tu łączka mi podglądał. Dobra. Hapsniesz? Spróbujesz? Wiesz co, to za chwilę może. No, na głodnego to pojedzie, weź doping. Za jak to zielony mówił. Ale już nie ma, już nie ma. Wypite, panie. Musimy sobie jakąś kawiarkę jakoś, taką, żeby no, pani... No, wodziankę to musi kawiarkę. No to mamy konkursik. Słuchaj, proszę ja ciebie. 5 prawą, 5 lewą. Z obrońcą 3. Zasady znasz? Nie. No znasz, no 5 prawą, 5 lewą. Poznasz. Tak jak wspomniałem, oddajesz więcej trójek niż dwójek. Zobaczymy, jak będzie syczało dzisiaj. Dobra. A powiedz mi, dużo rzucasz... Na treningu wiadomo, że się trzeba rzucać, ale po treningu zostajesz, walisz, czy raczej... Wiesz co, zostaję, czy ty raczej na talencie? Nie. To jednak, wiesz, to jest też jakby systematyczność, nie? I pewien rzut możesz poprawić, jeżeli po prostu ciężko nad nim pracujesz, to wiadomo, że ten automatyzm tego rzutu musi być cały czas jakby, wiesz, szkolony i codziennie poprawiany i to jest normalne, ilość powtórzeń zawsze... Czyli trzeba swoje wyrzucać. Swoje musisz wyrzucać. Lecimy. Panie Adamie, ja bym poprosił tu o pomoc, bo ja z matematyki dwuja zawsze i pozdrawiam tych nauczycieli. Super. 5 prawą. Dobra. 1-1. 2-2. Widzisz na rekord. 3-3. Zamolicious. 4-4. 5-5. No, dobra, panie, lewka jesteś. Teraz, tak? Czaj, lewka w duszę, ale tu już zaraz będę się. 5. Dobrze, jedziesz lewo. Na czystą polecimy, bo jestem leworęczny. Obręczny. Prawie. 1-2. Masz? Uważaj na display. Pressure. 1-3, panie Adamie, dzięki. Ale pięknie, no, nothing but net, 2-4. A i babunia jeszcze. Mięciutko. Masz ziom 8. Tak jest. Poczekaj chwilę, bo ja tu wiesz. Co tu dzisiaj przygotowałeś dla mnie właśnie? To jakby najbardziej mnie nurtowało, nie? Co ty mogłeś tam ogarnąć? No, uważaj, czekaj, bo jeszcze pająk. Patrzcie, jak pająk zasłania. Bo... pająk żyga kulką. To jest jęzor czy kulka? To jest ten. Flakiem straszy. Flakiem żyga. Poczekaj, pokażemy. To jest flaka ty. Flakiem straszy ty. Dobry, no to dobra, migla. No rzucę, ja ci prawą, lewą, tak? Ja ci już przeszkadzam pająkiem. Dobra, to atakuj, rzucę, nie? Ale wytrzymał, wyrównał rekord. Kuźwa. Jedzie, pajączek. Dwa. Jest rekordzista. Czekaj, ci powiem. To lewą zakończę, żeby było. Jest rekordzista, proszę państwa. Aż mnie pająk. Wiesz co, mogę ci dać tego pająka? No, bardzo chętnie. 2-3. Na pewno proszę. Jaki się ucieszą. No. Sykniesz, a? Tylko, żeby na flaka. Straszy, nie? Na Halloween będzie dobrze. Ostatnio Waldek zobaczył mój mikrofon, że to sztuczna pochwa. Jaka była zasysająca struktura, tak? Polecam ten odcinek, co prawda taki bardziej brutalny jest, ale podobał ci się. No ja też bardzo jakby polecam, bo naprawdę to, co się uśmiałem oglądając, to poezja, nie? Możesz se sykać tym.
A, jeszcze chapnij ten. Właśnie, bo batonik to teraz powiedziałeś, że nie zjesz, to zjedz sobie po. No, ale nie masz wody do popicia, to mnie przymuli, to jest proteinowy baton suchy, jak wiesz. Ten... Nie załatwimy nic, panie Adamie. Musimy wodziankę zainwestować jakąś taką. No, zjem, ale obiecuję casting, Marcinowi, co? Że na pewno od razu po programie zjem, albo jeszcze dokręcimy, jak jem już, nie? No dobra, ziom, jedziemy dalej. Jeszcze a propos... Możesz się bawić. Kontuzja kolana, którą miałeś, myślisz, że bardzo zahamowała twoją karierę? Znaczy nie bardzo, ale mogłeś dalej gdzieś być. Myślę, że na pewno miała swój duży wpływ jakby na to. Wtedy kończył mi się kontrakt z drużyną Asekoprokom Sopot i mogłem gdzieś indziej pójść, jakby nawet za granicę gdzieś wyjechać. Mhm. A że no, miałem tą kontuzję kolana po roku kolejną, no to na pewno w dużym stopniu zahamowała mój rozwój koszykarski, ale i tak się cieszę, że myślę, że wyciągnąłem maksimum z tego, co mogłem. Wiadomo, te atletyczne warunki trochę spadły w dół, ale i tak, że byłem w stanie wrócić na reprezentacyjny poziom i grać dla kadry tyle lat, to naprawdę się cieszę, że zdrowie mi pozwoliło na powrót. No bo... Tak, gadaliśmy wcześniej, rzeczywiście w górę, naprawdę szedłeś dwa razy bardziej w górę przed kontuzją? No mocno, nie miałem żadnych, praktycznie też było tak, że nie miałem żadnych obaw. Jak wbijałem, gdzieś była trumna, to nie, strasznie to nie martwiłem to się, że była trumna przede mną, tylko patrzyłem sobie, kogo teraz na plakat wziąć. No dobra, ale to bardziej Bozia dała chyba, tak? Czy ćwiczyłeś gdzieś ten dysko? Nie, wiesz co, no to były te programy, kiedyś pamiętam, wszyscy zajechane kolana miały Air Alert, nie? Air Alert dwójki, no te programy. Tak, tam się wchodziło na te krzesła, na łydki, ładowałem tam naprawdę potężne ilości powtórzeń i myślę, że to chciał, każdy chciał wskakać jak najwyżej, walić z góry. Ja pamiętam wtedy, jak miałem 170 wzrostu, już udało mi się pierwszy raz zwalnąć z góry i byłem tak podjarany, że codziennie naprawdę ten program katowałem i myślę, że nie tylko ja, bo to chyba większość społeczeństwa. Jeszcze ten end one chyba wtedy wchodził. End one, no to od tego się zaczęło, nie? Tu bym chciał też pozdrowić studio Budza, bo tam jeździło się do Goleniowa, do Lubczyny się jeździło na pierwsze takie streetballowe eventy i to była naprawdę mega przygoda jeszcze z moim ziomolą Jasiem i z Bolem tam. A ty masz tych dobrych swoich ziomeczków. No dobra, wielu zawodników, wiesz co, jeździ na Get Better, na pewno słyszałeś. Ja zawsze się czasami przekomarzam, gdzieś tam z nimi rozmawiam, a za mój nie jeździ na Get Better. Co prawda miałeś kadrę zawsze, ale ty nie potrzebowałeś, żeby się tam gdzieś basketu robić. Weź się wypowiedz na to. Nie, no na ten temat. Ja jeżdżę na Get Chill bardziej. No, nie. Get Chill. Słuchajcie, też może na to Get będzie Chill zrobić. Konkurencja dla Get Better, nie? Wiem, jakiś zalążek projektu jest, nie? Na razie Get Chill. Pół żartem, pół serio, ale będzie konkurencja Get Chill, także... Poważnie? Nie, bo już zgubiałem. Nie, żartuję sobie na ten moment, ale gdzieś wiesz, ja zawsze byłem taki, że i tak nie mogłem usiedzieć w miejscu i trenowałem indywidualnie, do tego miałem kumpli w Trójmieście, z którymi regularnie sobie pogrywaliśmy 3-4 razy w tygodniu, do tego jak przysiadywałem w Elblągu, to miałem swoich koleżków, z którymi się wychowywałem i tam też oni, wiesz, naprawdę zajawkowicze, też się spotykamy po 2-3 razy w tygodniu. Do tego jakąś tam siłownię się zrobi i wiesz, tak naprawdę nie jest ci potrzebny trener, nie? Jeżeli wiesz, nad czym chcesz pracować, nie? Prawda jest też taka, że ty, tak, no umówmy się, sezon zawsze bardzo długi, plus kadra, no to jeszcze, żebyś jeździł i coś dusił przez miesiąc, to już takie byłoby chore trochę, nie? No. Znaczy nie mówię chore, bo ktoś powie, ambitny to by robił, natomiast to na głowę, na mózg po prostu, żeby się get chill, jak ty to powiedziałeś, zrobić. Powiedzmy, właśnie te wakacje były takie, nie? Że to już totalny był zajazd fizyczny, gdzie skończył mi się sezon, odpocząłem jeden dzień i na drugi dzień już byłem na zgrupowaniu w Pruszkowie kadry 3x3, więc... Mhm. To był taki najbardziej intensywny pod względem fizycznym mój rok przepracowany, ale mimo tego też był ten get chill, bo zupełnie inne spojrzenie na... Piękna nazwa. Zupełnie inne spojrzenie na jakby, wiesz, na koszykówkę, te 3x3, wiesz, przychodzisz na trening, jest muzyka, wiesz, napierdziela się z kolegami. Fajnie to przepychasz, się wiesz, możesz jakby trochę jeszcze swoje bariery przekraczać, nie? Każdy jeszcze na ciebie nakręcony jest, ty chcesz też pokazać, że no nie odpuścisz i... I inna formuła, nie? Grasz na, wiesz,
na dworzu, tutaj w Warszawie wujek Samozło prowadzi imprezy, wiesz, też mega klimaci. We Wrocławiu wujek Kasta. No, we Wrocławiu był Waldemar Kasta, więc wiesz, no, same ikony, nie? No dobra, ulubione buty do basketu. W jakich teraz grasz? Teraz gram akurat w modelu Adidasa w Hardenach, tych najnowszych. Mega mi przypadły do gustu właśnie podczas wakacji. Piotr Rękiel mi je polecił i tak jakoś w nich się rozkręciłem, że gram do tej pory, a na przestrzeni lat to modele Kobe chyba takie były moje ulubione. I personalizowałeś też sobie. Też często. No zawsze jakiś taki jeden model w trakcie sezonu sobie robiłem. Imiona córek też chyba pojawiały się gdzieś tam. Też były różne. Pozdrawiamy zresztą rodzinkę i małżonkę, tak, Izę. Pozdrowienia dla bo to rodzinka familii. Jest, no, wielka rodzinka. Solidna. Solidne fundamenty. Swoją drogą, kurczę, no, ty często wyjeżdżasz, także no, też macie co robić, nie? Tak. No dobrze, Iza. Iza ma naprawdę dużo na głowie. Najlepszy koszykarz, z jakim grałeś? Było ich wielu na 100%, ale poprosiłbym, jak jesteś w stanie jednego, jesteś pewny jednego, to wymień, jak nie, to takie top 3 byśmy zrobili. Top 3, no to top 3 już jakby lepiej brzmi, nie? Bo jednego to będzie ciężko. Myślę, że Milan Gurowicz na pewno. No między nim a Quintelem Woodsem to bym się wahał, kto był w tym top 3, nie? No to dawaj. To wydaje mi się. Nikt się tak. Nie obrazi. Milan Gurowicz, Quintel Woods i był co prawda chwilę, bo tylko do Bożego Narodzenia, później wyjechał, już nie wrócił do nas, do drużyny, ale Dwan Wagner, który grał też z LeBronem Jamesem wtedy w Cleveland Cavaliers, jak był rookiem, był w tym meczu gwiazd jakby pierwszoroczniaków i on takie naprawdę super wrażenie na mnie zrobił. I też mi pomógł się rozwinąć koszykarsko, bo często graliśmy jeden na jeden. O, ale piękniusio tutaj. Panie Adamie. Pan Adam. Bardzo. A zimno. To na zdrowie. Zimniutko. Możesz teraz na słuchacza już nie będziesz jadł batona. Powiedz Gortiemu, może od razu powiedzieć, bo Gorti ogląda. Czy smaczne. Podkręcimy, nie? Pająka, poczęstuj też ty. Pająk uciekł. Pociągnę. No dobra, to sobie otwiera. Ja cię zapytam, o to wiem, że rapu lubisz słuchać. Mhm. Disco Polo to przeze mnie trochę. Przesuńmy tu, pan Adam nas prosi, żebyśmy przesunęli te wody. Rapu słuchasz, Disco Polo to przeze mnie. Wszak chyba nikt nie puszcza, jak wyjechałem z Zielonej, co? Disco Polo? No nie. Czy... zdarzyło się tam jakieś... Raz na jakiś czas. Słońce Seradża. Słońce Seradża. No dobra, no i a propos tego rapu, co teraz katujesz namiętnie? Teraz co katuję, no ostatnio no Carmageddon wjechał. Wtedy wypuścił Carmageddon, więc na pewno... Wtedy to jest taki chyba twój favorite Polish, nie? No jeden z wielu ulubionych. Tak też się nie zamykam na jednego artystę, bo ogólnie słucham polskiego rapu i bardzo lubię wielu raperów. Także nie mam jakby takiego swojego jednego ulubionego. PZ, Ostry, nie wiem, Paluch, Don Guralesco. Wiesz, nie chcę teraz, żebym kogoś pominął. Nie, no Kasta, ja wiesz, rozumiem. Z takich właśnie starszych klimatów. A na świecie? Takie nawet teraz, co leci? Na co... świecie, wiesz co, ja też jestem taki, że jakby Lil Wayne, nie? Lil Wayne, Rick Ross, to zawsze byli tacy goście. Szczególnie jak do Stanów wyjechałem, to się nimi strasznie zajarałem, ale Method Man i Redman to zawsze takie moje ulubione. Czyli na Walkmanie Method Man ulubione Diamond Duo było takie, wiesz, nie, że takich dwóch kolesi moich ulubionych, ale Wu-Tang Clan, nie? Od tego się zaczęło, z takiego właśnie zagranicznego rapu, gdzie... Gravel Pit to było. O Jezu, to strasznie katowałem, pamiętam, miałem kasetę i to się przewijało cały czas, nie? Fajnie. Filmy o baskecie, twoje ulubione. Ostatnio z Waldkiem gadaliśmy o tym. Filmy o baskecie. He Got Game. Super. Na pewno. Coach Carter. Co tam jeszcze? Space Jam, to jest taki klasyk. Uwielbiam każdy ten film, musi, no. Ze względu na samą historię. Ja bardzo lubię ten... na to, że z dziećmi można obejrzeć sobie fajnie, nie? To prawda. Ja bardzo lubię z kolei ten... White Man Can Jump, nie? No to jest, wiesz... No, klasyka. Też klasyka. No, fajnie, wiesz, no He Got Game, też taki dodatkowy wątek, bo grałem z jednym z aktorów z tego filmu. Dawaj, no. W drużynie w Prokomie Tref Sopot występował ze mną Travis Best, wtedy rozgrywający tej Travis drużyny. Best. No to prawda.
był z Jesusem Shuttlesworthem, nie? Wtedy on grał tam na jedynce jakby. On w Indianie grał, przecież się tłukli z Jordanem w Indianie, tak, w finale z konferencji. Tam, z Redzim tam wymiatali, no. No widzisz, jaki świat mały. Fajnie, no. Fajnie, bardzo fajnie. Dalej jedziemy. Zapytam cię o trenera Kat, trener Kat, taki, co rzeczywiście było najciężej. Kto to taki był według ciebie? My starej daty, to wiesz, takie limity mamy mocne, ale no tak. Myślę, że pomiędzy Tomasem Paczesasem, w tym takim jego prime, jak... No, ryczał. Szczególnie, że jak wiedział, że już będzie odchodził za kilka miesięcy, myślę, że wiedział to szybciej. I co, jeszcze was przydusił? I tak nas dusił, że po prostu ostatnie 3 miesiące tam ten przełom taki od grudnia do lutego, to linie były 3-4 razy w tygodniu, on, tak? I to pomimo rozgrywania, wiesz, meczów w lidze, w Eurolidze i jeszcze w VTB dodatkowo. Było katowanie, linie, schody, jumpy, wiesz, wszystko, nie? Tam się nazbierało. Ale też Saszo Filipowski, pamiętam, że jak on naprawdę potrafił przydusić, to wracałeś do domu. Nawet czasami nie miałem siły, żeby game ready sobie odpalić, wiesz, wbić się w jakby... W chłodziarkę. Poleżysz sobie tam, wiesz, w lodzie. Jak już usiadłeś na kanapę, to już nie mogłeś stać. Ale oprócz tego on robił przed każdym treningiem, pamiętam, 30 minut minimum było zawsze meeting, nie? Przed każdym treningiem. To też banie ryło. Strasznie. To też banie ryło, bo wiesz, przychodziłeś taki nabuzowany, że swoje zrobisz, wychodzisz, nie? Wchodzisz, jest 45 minut meetingu i każdy nagle to, nie? Gały schodzą, wiesz, wszyscy ospali. Dokładnie. I wychodzisz na trening, ale szybciutko się tam budziłeś, nie? No, ale to jeden z jednak lepszych trenerów, który ja przynajmniej też mogłem. I wiesz, i mega, mega fajna osoba, nie? To prawda. No dobra, czyli ten jednak te Paczesas raczej. A powiedz mi, jaki... No ta dwójka, Paczesas Filipowski. Bo ja Filipowskiego trenera, on chyba raczej złośliwych treningów nie robił takich. Nie, chociaż nie. Raz nam zrobił, pamiętasz, jak z Podgoricy chyba wracaliśmy w Warszawie, nas przewiózł. O Jezu, ale tam nas przeorał. No to dobra, pytanie, najbardziej porąbany trening, jaki miałeś w życiu? Masz taki pamiętny, że rzeczywiście, Kiko mówił raz, że się gdzieś tam pożygał prawie. O kurczę. Teraz to ciężko, wiesz, tak sobie na szybko przypomnieć jakiś taki trening porąbany. Nie, okay. Jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Teksty trenerów jakieś pamiętasz? Trenera Paczesasa? Jakiś taki klasyk? Pizda ty, pizda. Dobra, dawaj coś dalej. Takiego się... było. Coś takiego było. Ale potem pionę dawał pewnie. Ale nie, wszystko. No super, wiesz. To jest właśnie to. Takie wstawki, kurczę, to się pamięta na całe życie, nie? Dawaj, wiesz, trenera Urlepa. Trener Urlep, dawaj. Nie, no był mega. No, ale co pamiętasz? Ty nie masz pojma, co to grzyby na obiad... Co zawsze to miałeś? Było, wiesz, jakieś takie, mieliśmy rzutówkę przed meczem i każdy szedł na indywidualną rozmowę i tam zawsze było, masz jakieś pytania? Ja pikole. No, dobry. Oh man, poczekaj, trener Urlep, Paczesas, a coach ten, Brylantowy G, miał jakieś te teksty? Coś tam dawaj, było, że guys tam, wiesz, też tak nie było jakoś super po angielsku wtedy. No. Było guys, to jest nasza last chance. Nie. Nasza last chance. Poważnie? A trener Młynarski, jak jeszcze w Obrzychu byłem, kończyliśmy. Pozdrawiam trenera Młynarskiego, ale on do Amerykanów po niemiecku walił. Fiodraj, Wurfe, what? Drajcein szat, kurde, kabaret.pl. Trener Uwalin tam też potrafił coś zasadzić. Listen, look at this. Crazy man. Hey, you know this guy. He play with him, huh? Kto tam jeszcze? Kto tam jeszcze taki klasyk był u ciebie? Przypomnę ci, może pająkiem podpompuję. Nie, no nie wiem. A Jowowicz? Etoga. Aż tak? Ajmo. Ewoje. A co Ewoje? Etoga. A trener Tabak? Jak przyspieszyć, nie? Nie, trener Tabak tak nie ma. W ogóle jakby bałkańskich stawek nie ma. Wszystko po angielsku, także... Dobrze, Zamój. Pytania teraz od instagramowców, ja takich sobie nazywam. Wśród nich jest pytanie od Marcina Gortata, który od razu kazał cię pozdrowić. Dzięki, również pozdrawiam Marcina i całą jego ekipę. Uwaga, i teraz jest pytanko, czy nadal potrafisz stylem Zamoja? Proszę.
jakby powiedzmy doświadczenie cały czas rośnie, więc z tym większego nie ma problemu. No, rozwiniesz temat czy niekoniecznie? Bo... Nie, no kiedyś była taka historia, Marcin jakby to sobie bardzo mu zapadło to w pamięci, no po naszych nieudanych mistrzostwach Europy na Słowenii. No mieliśmy wiadomo imprezę pożegnalną do jakby między kadrowiczami. I tam była taka sytuacja, każdy był smutny, więc trzeba było zapić smutki. Była taka szklaneczka, którą tam trzeba było przychylić i stąd ta historia jakby się szklana śmierci. Tak zwana szklana śmierci. Ach. Nie dla wszystkich. No dobra, jedziemy dalej. Najtrudniejszy zawodnik do krycia w 3x3. No, powiem ci, ciężko tak powiedzieć, jakby najtrudniejszy zawodnik, ponieważ tam jakby zmiany krycia są praktycznie na każdym pick and rollu i... No ale taki co tobie zapadł, że myślę, był ciężko. No na pewno Duszan okay. Bulut, myślę, że... On w rankingu jest najwyżej, tak? Tych zawodników? Teraz chyba wczoraj go wyprzedził Miezis, taki z drużyny Ghetto Basket, z drużyny... Łotewskiej, okay. Ale no Duszan Bulut, no chłopaki z Łotwy na pewno, Lasmanis, okay. Jest dobra, kilku tych jedziemy. Gości, stojaczy, czy jest kilku takich gości, naprawdę ciężko jakby wymienić jednego. Nie? Dobra, wejdziesz kiedyś do klatki, twój trener ręki o to zapytał, nie wiem czy schodowej, czy jakiej, kurde. Nie, no bardziej mu chodziło o klatkę taką do walki. No, no myślę się, ale... Ale... Nikt nic nie wie, no, co się wydarzy w przyszłości. Na razie skupiam się na koszykówce, wiesz. Nikt się nie śpieszy do tego, żeby być połamanym, nie? Ziom, najwyższy kontrakt. Nie spodziewam się, że mi cyfry podasz, ale możesz powiedzieć, czy to było w Zielonej Górze, czy w Trójmieście? Są no i w Trójmieście, i w Zielonej Górze. Podobnie. Myślę, że no, bardzo podobnie. Myślę, że jednak z przewagą dla Zielonej Góry. Okej. Wolisz 5x5 czy 3x3? Takie pytania były od ludzi. No 5 na 5 to jest jakby moja, wiesz, praca od już tam 15 lat, więc no, no 5 na 5 dla mnie to jest na pewno coś, co robię przez cały rok. No, 3 mhm. na 3 jeszcze nie jest moją pracą, to jest moją zajawką, moją pasją, czymś, co jakby chcę połączyć z tym 5 na 5, ale na pewno 3 na 3 jest taką jakby formą tej koszykówki, z którą chciałbym się związać w przyszłości na pewno. Kibica jest z Zielonej Góry czy z Trójmiasta? Pytanie. Z Zielonej Góry. Okej, okay, super. Czy ktoś się zapytał, czemu tak zakisiłeś ogóra z Zielonej? Wiesz, no, dobrze zakiszony ogór najlepiej smakuje, nie? No i wspaniale. Kto Jordan, kto pizda. No my dzisiaj pizda, nie? No my dzisiaj tak. Jordan nas pociągnął. Co czułeś, a to już powiedziałeś. No, ale obaj coś tam ukuliśmy. No, syknęło. Było co czułeś po ranie Anwilu w 5. meczu półfinału we Włocławku, to już powiedziałeś. Hala w Słupsku czy we Włocławku? Nie wiem o co chodzi, ale takie było. I jedna i druga jest specyficzna, jednak jakbym miał wskazać, to tą we Włocławku. Okay. Dla mnie jednak taki najlepszy wyjazdowy jakby teren, na którym można zagrać, żeby poczuć fajne emocje i mega klimat. Nie? Przyjąłbyś Ziona Williamsona na ofensa? Kwadraciaka. Może jakby się jeszcze tak za bardzo nie po szklanie zdążył, śmierci chyba. Jakby, no, po szklanie śmierci ewentualnie, ale myślę, że jakbyś się nie zdążył rozpędzić, to może jeszcze by się podstawił pod niego. Gdzie ci się najciężej grało pod względem kibiców i ktoś przywołał Zgorzelec, słynna blacha w ogniu? No, tam specyficzna hala, bardzo mała, nie? I gorąco, zwłaszcza w playoffy, nie? Mega gorąco, tak, kiedyś była taka właśnie historia z tą blachą w ogniu, że tam się nagrzało, normalnie było, jak wiesz, wychodziłeś na rozgrzewkę, oddałeś dwa rzuty w rzutówce i byłeś cały zmachany, nie? Cały spocony, jakbyś wyszedł z basenu. Już takie ostatnie pytanko od tych, wybrałem tam kilka. Kiedy planujesz zakończyć karierę i czy w ogóle masz coś czy takiego? Czy w ogóle będziesz kończył? Nie, czy masz w głowie w ogóle tak, bo ty też wybierz sobie datę, to jest bez sensu, nie? Ale czy kiedy planujesz zakończyć, powiedzmy, jakie plany po graniu? Wiesz co, tak do tej pory nie zastanawiałem się nad tym do końca i... Póki jeszcze gram, myślę, nie wiem, może z 4-5 lat jeszcze pogram, to taki już jest chyba max maxów, ale tak jak ci powiedziałem, jak skończę z taką poważną koszykówką 5 na 5, to i tak jeszcze jak będę miał siły, to chciałbym dalej kontynuować swoją taką grę na ulicy i kontynuować 3x3. Nie? No dobrze, to teraz robimy sobie szybkiego typera PLK, takie już z medalami. Gotowy? Numer 1.
kto według ciebie mistrza zdobędzie? Star będzie Zielona Góra. No i pięknie. Dawaj dalej. Dwa. Anvil. Anvil. Trzy. Toruń. Toruń. Cztery. Arka. Nowego. Pięć. Pięć. Ciężki temat. Mogę tu nikogo nie pominąć. No, dobra tam. Wiesz co? Kołd wrzucić na te piąteczki. Cztery drużynki ci zostały jeszcze. Może ci z pająka coś... No właśnie, co pająk ci pomoże. Panie Adamie, jak tam? Dobrze jest? Już trochę umęczony jestem. Może być rekorda... Dąbrowa. Do... O, żeś żygnął. Dąbrowa tam. Dąbrowa. Ciśniemy ambitnie. No. To chyba to rekord... To było pięć, nie? Pięć. Sześć teraz Ostrów. O. Był słaby początek, to... Coach Majonez teraz tam. Coach Majonez nam go daje na szóstkę. Stay White. Co ty mi pierdolisz? White to jest biedny. To biedny. No, siedem. Siedem, nie wiem, może Legię bym dał. Legia? O, ciekawy typer. A 8 bym dał Bydgoszcz. No właśnie, mogłem Bydgoszcz nawet wyżej. Myślę, że jak w playoffach będą, to też będą zadowoleni. No, tak bym zamienił Bydgoszcz z tym, z Dąbrową. Okej, okay. Czyli Dąbrowa na zachętę. Za szybko. No to zmieniamy. Bydgoszcz. No. 5, Dąbrowa. Bydgoszcz 5, a, tu sobie strzałkę zrobiłem. A Dąbrowa sobie zagra jeszcze w playoffach. Napisane, pokazane. Za mój, dziękuję ci bardzo, już nic zamykamy nie ma. Temat, kończymy pięknie. To rekordowe nagranie. Dziękuję ci, że przyszedłeś. Pajączka sobie weź.